A więc dzisiaj pan Belfer będzie mówił do ciebie, ciebie i ciebie i ciebie o solach. A wiesz, kim jest pan Belfer? Pan Belfer to najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Jezus Maria. Startujemy. Dzisiaj mam jakąś głupawę od słońca, bo się nawdychałem tego słoneczka ładnego. Więc standardowo intro na żywo. Gotowi? Poszło. Pamiętajcie, płyta za jakiś czas. Dzień dobry, Krystian. Część szósta. Rozkład jazdy przed wami. Tak więc, dzisiaj będziemy gadali sobie o solach, o czym już wam mówiłem. Dzień dobry, Ola. Dowiecie się, co to są sole, przynajmniej z mojej perspektywy. Mam nadzieję, że wam też to się przyda. Będziemy uczyli się, jak łatwo i klarownie, i nie ucząc się wiele, dowiecie się, jak tworzyć wzory. Dobra, Wiktoria, to już pamiętam o tym autografie. Tworzy się wzory i nazwy soli. Dzień dobry wszystkim. Kąpię się, dobra Kasia. Nie wiem, co moi robią w tym czasie. Też pewnie się kąpią, znając wszystkich. Pozdrawiam moich synów. Pewnie są w wannie, więc nie oglądają. Dysocjacja jonowa soli. Poznajemy 7 metod otrzymywania soli i podsumowanie na końcu. Niby mało, ale pamiętajcie. Przepraszam bardzo, Kasiu, że przestraszyła ci psa. Life nie jest przeznaczony dla zwierząt. Gimnazjaliści to zrozumieli, psy nie muszą, inne zwierzęta. Dobra, startujemy, bo jak widzicie, dzisiaj jakiś z tym nie do końca ogarnięty. Przydadzą wam się układy okresowe, takie z wartościowościami i tabela rozpuszczalności. Tu sobie dopiszemy. Widzicie, bo zapomniałem. Tabela rozpuszczalności. 5. Tabela rozpuszczalności. Ok? Fajnie było, gdybyście je mieli przed sobą, bo będziemy sobie na ich podstawie trochę. Będziemy z nich korzystali. No to go. Sole. Co to są sole? Może najpierw lekkie przypomnienie tego, co było w ostatnim live, w ostatnich dwóch, bo były powtórki. Tam mówiliśmy o kwasach, ok? I o wodorotlenkach. Kwasy, zgodnie z definicją, to są takie substancje, które zbudowane są z kationów wodoru i anionów reszty kwasowej, ok? Poznaliśmy ich 7 i macie je umieć. Nie ogarniecie soli, kiedy nie będziecie umieli kwasów. I to jest jasne. Mam nadzieję, że dla was wszystkich i uwierzcie mi na słowo, po prostu nie dacie rady. Musicie mieć w głowie 7 wzorów kwasów. HNO3, H2SO4 i tak dalej, i tak dalej. Dobra? Także pamiętajcie. I wodorotlenki, przynajmniej z wodorotlenków przyda nam się na pewno metal, tak? Metal może być też poza wodorotlenkami, gdzieś tam zobaczycie, że można z niego skorzystać jako formy czystej, ale no tak mówimy, że jakby... No to Kasia, nie musisz tego pamiętać. Nie jest ci to potrzebne na tą chwilę. Wodorotlenki i kwasy dają nam jakby razem solę, bo metal łączy się z resztą kwasową i otrzymujemy coś, co nazywamy solami. Jakby w chemii soli jest bardzo dużo, a w kuchni słowo sól kojarzy wam się pewnie głównie z solą kuchenną. To dobrze, bo sól kuchenna też jest rodzajem soli chemicznej, o czym dowiecie się później, ale z punktu widzenia chemii soli jest dużo, dużo więcej. Bo to jest każdy pierwiastek, który jest metalem. Zobaczcie, tu są metale, patrzcie, jak jest dużo. To są metale, ok, czyli sporo. Czyli tu byśmy mieli w tym momencie sporo możliwości coś podstawić. I reszta kwasowa. Wy poznaliście i macie obowiązek znać 7. Więc tych kombinacji tamtych metali plus tych tutaj reszt kwasowych jest naprawdę sporo. No i dlatego tak naprawdę soli nie macie się uczyć na pamięć. Zresztą w ogóle chemii nie macie się uczyć na pamięć. Wy macie ją kumać, a nie uczyć się nie na pamięć. I dzisiaj będzie to znowu kilka takich haków, jak się nie uczyć, a umieć. Mam nadzieję, że wam ułatwię. Dobra, tu jest definicja. Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i anionów reszt kwasowych. Koniec definicji. I teraz tutaj oznaczenie tych literek. Metal to jest, tam może być w miejsce metalu, może być jakiś, nie wiem, symbol Na, czyli sodu, potasu, K i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakiś pierwiastek wybrany, metale. Metal z układu okresowego. I on ma jakąś wartościowość. Te wartościowości będziemy sobie sprawdzać potem w układzie okresowym. Widzicie, tutaj akurat w tym układzie okresowym to jest tutaj. Coś jest jednowartościowe, na przykład potas jest jednowartościowy, wapń jest dwuwartościowy. Miedź może być jedno- lub dwuwartościowa, to są te wartościowości, dobra? To jest ta literka N, to jest to coś, nie? Potem mamy sobie je, i to potem spisujemy na krzyż,
tak jak normalnie robiliśmy ostatnio na trzecim live'ie, tak samo jak ćwiczyliśmy pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych ogólnie. Potem jest reszta kwasowa, czyli na przykład końcówki NO3, SO4, SO3, to są końcówki z kwasu, zapamiętajcie sobie, nie? To zresztą będę Wam jeszcze wielokrotnie powtarzał. I ona ma też swoją jakąś wartościowość, to też było ostatnio przy kwasach i wodorotlenkach, przy tym temacie. No i ta wartościowość jest potem spisywana na krzyż. To tyle, dobra? Zobaczcie tutaj na tym przykładzie. Nazwa soli. Ta na czerwono, zobaczcie, pozaznaczałem Wam kolorem, ta na czerwono pochodzi od kwasu. Czyli jeżeli mamy azotan 5, to znaczy, że to jest jakby ten kawałek od kwasu, kwasu azotowego 5 na przykład. Albo kwasu siarkowego 6, to wtedy byłby siarczan 6 i tak dalej, nie? Potem mamy, i tutaj widzicie, to jest ten kawałek, o, w tym miejscu jest ten azotan 5 zapisany. I jego wartościowość od razu jest napisana do góry. Kwas azotowy 5 jest jednowartościowy, bo NO3 pochodzi z kwasu HNO3, a tam przy literce H, przy wodorze, nie ma żadnej cyferki. No i oczywiście potrzebny jest metal. W naszym przypadku teraz akurat wybrałem magnez. No i w tym momencie magnez jest dwuwartościowy, co sobie odczytuje stąd. Widzicie? Z układu okresowego. Jeżeli byście mieli układ okresowy, w którym nie będzie tych wartościowości, tak jak tutaj, to zapamiętajcie sobie, że wszystko, co znajduje się w grupie pierwszej, tutaj, i w grupie drugiej, tutaj, ma wartościowość równą numerowi grupy. Ok? Czyli tu jest wszystko jednowartościowe, a tu jest wszystko dwuwartościowe. Dobra. No i to jest nasz wzór sumaryczny tej naszej soli. Magnez jest dwuwartościowy, NO3 jest jednowartościowy, więc wpisane na krzyż, tu pojawiła się dwójka. Oczywiście trzeba było wziąć całą resztę kwasową w nawias. No i tutaj mamy wzór strukturalny. Tak wygląda reszta kwasowa kwasu azotowego 5. Uczyłem Was, jak to robić. Dzisiaj też sobie poprzypominamy. I ponieważ jest dwa razy wzięta w nawiasie, no to mamy raz i drugi raz takie coś zapisane i jeden atom magnezu. Magnez ma dwie łapki. W związku z tym on jest w stanie jakby chwycić, czyli te wartościowości ma dwie i on chwyta sobie te nasze reszty kwasowe. No i tak wygląda wzór strukturalny soli, tak w skrócie. Czyli jeszcze raz, sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i anionów reszt kwasowych. Kumacie bazę? No i teraz tak, jak tworzymy te nazwy i wzory soli? Pierwszy człon nazwy soli pochodzi od nazwy kwasu. A drugi od nazwy metalu, tak jak było tam, nie? Azotan 5, pierwszy kawałek, tak? Azotan 5, siarczan 6, chlorek, to są od nazwy kwasów pochodzą. A drugi kawałek, czyli na przykład magnezu, na przykład, co to może być, sodu, potasu, no to już oczywiście od metalu. Ważna rzecz. Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę ek, na przykład chlorek, siarczek. Zapamiętajcie, końcówka ek tylko do tych, które nie mają tlenu w sobie. A kwasów tlenowych mają końcówkę an, węglan, siarczan 6, siarczan 4. Dobra? Jeśli w nazwie kwasu jest wpisana wartościowość, na przykład, uwaga, kwas siarkowy 6 ma wartościowość siarki wpisaną, to w nazwie soli też ją wpisujemy. Czyli na przykład właśnie siarczan 6 czegoś albo nie wiem, azotan 5 czegoś. Musi być ta cyferka też, ok? Ta, która jest w nazwie kwasu też całego. Pamiętaj, że ta wartościowość nie oznacza, to jest bardzo ważne, nie oznacza wartościowości reszty kwasowej. Ta cyferka, ta szóstka, na przykład w kwasie siarkowym 6, oznacza tylko wartościowość samej siarki, że ona jest sześciowartościowa. Bo jeszcze jest siarka czterowartościowa, która tworzy kwas siarkowy 4. Ale to nie to samo, co reszta kwasowa. To się Wam często myli. Nie sugerujcie się tą cyfrą, dobra? Z nazwy. W przypadku, gdy metal posiada kilka różnych wartościowości i tylko wtedy, kiedy posiada kilka różnych wartościowości w układzie okresowym, na przykład, zobaczcie, miedź może mieć 1 i 2, takie dwie wartościowości, albo żelazo może być 2 lub 3, tak? To w tym przypadku wpisujemy w nazwie soli tą, która została wykorzystana. Czyli na przykład siarczan 6 miedzi 2, albo siarczan 6 miedzi 1, ale nie będzie tak nigdy w przypadku tych pierwiastków, które mają tylko jedną wartościowość, czyli nie ma innego wyboru. Na przykład nie będzie tak nigdy w przypadku wapnia. Będzie siarczan 6 wapnia. Koniec. No bo każdy z Was, jak spojrzy w układ okresowy, to okaże się, że wapń jest tylko dwuwartościowy, więc nie ma innego wyboru. Zresztą to było też przy trzecim odcinku. Ok, nie będziemy do tego wracali. Kiedy piszemy wartościowości, a kiedy ich nie piszemy w nazwie. Ale to jest takie przypomnienie. No i teraz zobaczcie, jest sobie taki pierwszy przykład. Chlorek sodu, taka substancja, jak ja moich uczniów i też Was, moi drodzy, namawiam do tego, żebyście w ogóle podchodzili do pisania wzorów soli. Pierwsza sprawa jest taka, wypiszcie wszystko, co wiecie na temat kwasu, który tą sól tworzy. Od tego zacznijcie, nie rzucajcie się na wzór soli, bo się pogubicie bardzo łatwo, dobra? Więc zaczynamy sobie od kwasu. Jeżeli widzę chlorek sodu, to kojarzy mi się z taką substancją, która nazywa się
kwas chlorowodorowy, dobra? Czyli zaczynamy od kwasu. Czyli wypisujemy sobie, jaki kwas to jest. OK? Najpierw kwas, zobaczcie. I musicie znać te kwasy. HCl. To jest moja reszta kwasowa. Przypominam, tak było w ostatnim odcinku. Ponieważ tutaj nie ma żadnej cyfry, to moja reszta kwasowa jest jednowartościowa. Widzicie, nie musicie uczyć się tego na pamięć. Jeżeli umiesz wzór kwasu, to wartościowość stąd odczytujesz. Teraz wzór strukturalny, też sobie piszcie od razu. Wygląda tak. To jest prosty przykład, nie? HCl. I teraz, brawo Wiktoria. I teraz po prostu, jak już macie wypisane wszystkie rzeczy, to pamiętajcie, że odwrotnie ich czytacie. Czyli najpierw jest sód, MA, OK? I piszecie sobie wartościowość. Szukacie w układzie okresowym wartościowości sodu. Nic tam, znaczy zawsze ją piszcie, dobra? Nad pierwiastkiem. Okazuje się, że sód jest jednowartościowy, bo jest w grupie pierwszej, dobra? Czyli nad NA wpisujemy sobie jedynkę, OK? Teraz uwaga, chlor. Stąd wiem, że jest jednowartościowy, dobra? Tu, że nie ma żadnej cyferki, czyli też wpisuję jedynkę. Nie muszę nic spisywać na krzyż. Mam NaCl, czyli chlorek sodu. Ciekawostka, ta substancja nazywa się sól kuchenna. Dokładnie ta. Widzicie, jest solą. Powiedziałem wam, że z punktu widzenia chemicznego ona też jest solą. Dlaczego? Bo ma w sobie metal, ok? Sód jest metalem i chlor, czyli resztę kwasową. Tutaj macie resztę kwasową z kwasu. Ale was dużo dzisiaj. Super, widzę, że sole was kręcą. Mnie też. O, słońce mi dzisiaj uderzyło. I teraz uwaga, wzór strukturalny. Na i jest jednowartościowy, to znaczy, że ma jedną łapkę. No i chlor też ma jedną łapkę. Czyli one się tutaj łapią, tak? Tymi łapkami. Mają po prostu pojedynczo. To jest oczywiście wzór sumaryczny, już nie chcę tego podpisywać za każdym razem. Wzór sumaryczny, a to jest wzór strukturalny. Pamiętajcie, tam gdzie wartościowości są zapisane, to jest wzór strukturalny. Znaczy, gdzie są wiązania, gdzie widać wiązania. To jest wzór strukturalny, OK? Jedźmy dalej. To był najprostszy przykład, jaki mogłem wam dać. A teraz będzie ciekawiej. Siarczan 6 wapnia. Siarczan 6 wapnia. Słuchajcie, najpierw zaczynamy od wypisania informacji o kwasie. Jeżeli słyszę siarczan 6, no to wiadomo, że kwas, który mi się z tym kojarzy, to jest kwas H2SO4. Musicie to znać, dobra? I teraz to jest moja reszta kwasowa, która jest dwuwartościowa, bo tu jest dwójeczka. To jest bardzo ważne. Teraz od razu piszę sobie z boku, jaki był wzór strukturalny tego kwasu. Dwa wodory, ponieważ to jest kwas tlenowy, łączą się przez tlen do głównego pierwiastka, czyli do siarki. Jeszcze dwa tleny zostały, bo były cztery. Tak wygląda i to jest moja reszta kwasowa, OK? Tak wygląda jej wzór strukturalny. Brawo Agnieszka, brawo Wiktoria, super, że ze mną jesteście i świetnie, że myślicie, ale powiem to teraz tym, którzy jeszcze mogli tego nie skumać, jak to się stało, że tak wyszło jak wam, ale brawo, super. Słuchajcie, wracamy, tak? Czyli wypisaliśmy wszystkie informacje na temat kwasu i zwróćcie uwagę na końcówkę, siarczan, widzicie? Dlaczego końcówka an? Bo to jest sól kwasu tlenowego. Chlorek nie miał w sobie tlenu, bo był HCl, w związku z tym był chlorek, końcówka, a tu mamy siarczan. No to uwaga, piszemy Ca, bo to jest wapń, i wypisujemy wartościowości. Jak nie wiecie, sprawdzacie w układzie okresowym, wapń jest dwuwartościowy, ciach i tu. I teraz nad wapniem wpisujecie dwójkę. Jest. Teraz uwaga, reszta kwasowa, bo pamiętajcie, metal i reszta kwasowa, przepisujecie cały ten kawałek, SO4. I też jest dwuwartościowa, to wpisujecie tu dwójkę. Nie sugerować mi się tą cyfrą. To nie jest tak, że to jest sześciowartościowe. Nie. OK? Wartościowość reszty kwasowej jest zawsze ukryta tu. Zawsze. Teraz sprawdzam, czy mogę skrócić wartościowości. Mogę skrócić wartościowości, więc nie ma co spisywać na krzyż. Brawo dziewczyny, zostało CaSO4. O, ktoś już tam dalej do przodu leci. Super. To jest wzór sumaryczny. Teraz uwaga, zaczynamy sobie od pytania, zadajemy sobie takie pytanie. Ile takich reszt kwasowych SO4 występuje w tej soli? Jest jedna. Jedna reszta kwasowa, która składa się z siarki czterech tlenów. I tak ona wygląda. Czyli ja sobie po prostu biorę i wypisuję do wzoru strukturalnego jedną taką resztę kwasową, którą tam specjalnie z boku wypisałem, odhaczyłem sobie, jakby odciąłem od wodorów, po to, żeby widzieć, jak ona wygląda. Z przodu jest jeden atom wapnia, bo tu nie ma żadnej cyfry. Czyli macie Ca i on jest dwuwartościowy, czyli ma dwie łapki. I tak to wygląda. Macie wzór strukturalny. Jak jesteście tacy cwani, to w komentarzach napiszcie wzory strukturalne. No dalej. Sumaryczny, super. Brawo, Mikołaj. Ale strukturalnych nie da się rady w komentarzach.
Dobra, siarczyk żelaza 3. Zwróćcie uwagę, że tutaj pojawia się ek. To nie jest żaden kwas siarkowy, ani 4, ani 6. Jedyny kwas siarkowodorowy, taki bez tlenu, który poznaliście, to było H2S. I stąd jest końcówka ek, ponieważ ta sól pochodzi z takiego kwasu. To jest moja reszta kwasowa, jest dwuwartościowa. Stąd. I wzór strukturalny, dwa wodory, siarka i tak to się łapie razem ze sobą. Dobra, no i teraz mamy, przechodzimy sobie do naszej soli. Żelazo Fe jest trójwartościowe, nie ma co szukać w układzie okresowym, bo jest wpisane, że jest trójwartościowe. A dlaczego tu jest wpisane? Zobaczcie, tu nie ma tej cyfry, a tu jest ta cyfra, wpisana wartościowość, bo przypominam, jak spojrzycie sobie w układ okresowy, okazuje się, że wapń jest dwuwartościowy, tylko dwuwartościowy, więc nie piszemy tej wartościowości w nazwie, a żelazo ma dwie opcje do wyboru, więc musiałem Wam powiedzieć, czy dwa, czy trzy. Brawo Jędrek, fajnie, że ze mną jesteście i piszecie. No tak, no przecież bez przesady, to jest dla gimnazjum, bez żadnych koordynacyjnych wiązań. Nie ten poziom. Fe3 i tutaj mamy nad siarką, siarka jest dwuwartościowa i skracamy te wartościowości, no nie, bo nie idzie ich skrócić, więc pisujemy na krzyż. Tu trójkę, a tu dwójkę. I mamy wzór sumaryczny i teraz wzór strukturalny. Dwa razy żelazo, dwa atomy żelaza, ok, i trzy atomy siarki. Raz, dwa i trzy. I każde żelazo jest trójwartościowe, każda siarka jest dwuwartościowa, czyli wygląda to tak. Ok, ta siarka już jest teraz zajęta wszystkimi łapkami, no to żelazo jeszcze ma jedną wartościowość. Idzie sobie tutaj. Już jest też zajęte, wszystkie swoje trzy łapki ma wykorzystane, no to w tym momencie ta siarka ma jeszcze jedną wolną i tutaj. Tak wygląda wzór strukturalny. Azotan 5, miedzi 2. Nie gra cen, nie będzie hydroksysoli, wodorosoli. Na razie robię powtórkę dla gimnazjum, nie zajmuję się tymi wyższymi poziomami na razie. Taką podstawową powtórkę robię. Azotan 5, miedzi 2. Znowu, z jakim kwasem nam się to kojarzy? Oczywiście kwas azotowy 5 wygląda tak, HNO3. To jest moja reszta kwasowa, która, uwaga, jest jednowartościowa, bo tu nie ma żadnej cyferki, więc jest jedynka. Wzór strukturalny. Wodór łączy się przez tlen do głównego pierwiastka i pozostałe tleny podwójnym wiązaniem. OK? Wracamy sobie, wypisaliśmy wszystkie informacje na temat kwasu, to jest bardzo ważne. I teraz dopiero możemy zacząć sobie pisać solę. Miedź Cu, zobaczcie, jest dwuwartościowa, też nie muszę tego szukać w układzie okresowym, bo jest wpisane wprost, że mamy użyć tej miedzi dwuwartościowej. I NO3. I nie patrzę na tą cyfrę, tylko na tą wartościowość, czyli jest jednowartościowe. I w tym momencie widzę, że wartościowości się nie skracają, więc mogę spisać je na krzyż tutaj. I teraz zobaczcie, to jest moja reszta kwasowa, tak ona sobie wygląda. I takich reszt kwasowych w mojej soli są dwie sztuki. No to zaczynamy od tego. Jedna. Druga. I jeden atom miedzi, który jest dwuwartościowy, czyli to wszystko łączy ze sobą. Easy? Pewnie, że easy. Dobra, co ja mam tam dla Was? Jedziemy dalej. Fosforan 5, chromu 6. Jak to zrobić? Dużo cyferek. Dzień dobry, Miłosz. Też witam Cię. Witam i o zdrowie pytam, Miłosz. Dobra, słuchajcie, fosforan 5, czyli kwas fosforowy, H3PO4, to jest moja reszta kwasowa, jest trójwartościowa, już wiecie dlaczego. I mamy trzy wodory, łączą się przez tlen do głównego pierwiastka i pozostałe tleny, czyli jeden, podwójnym wiązaniem. I to jest mój wzór strukturalny reszty kwasowej. Dobra, i teraz piszemy sobie tą. Dlaczego tak dużo przykładów, Wiktoria? Wiesz co? Ponieważ są różne kwasy i różnie te reszty kwasowe wyglądają. Chciałem Wam pokazać kilka możliwości, żebyście się też nie pogubili. Cr, czyli chrom, jest sześciowartościowy, PO4 jest trójwartościowe, wiem to stąd. I teraz 6 i 3 skraca się. Wyniki skracania spisuję na krzyż. Czyli z szóstki robi mi się dwójka,
Czyli robię to tak, z trójki nie piszę nic. I teraz mamy wzór strukturalny i teraz zobaczcie, takie reszty kwasowe mam dwie sztuki w naszej soli, czyli robimy sobie raz, dwa, trzy, P, o i raz, dwa, trzy, trochę wchodzę na pole drugiej soli, leżycie. I chrom jest jeden, który ma sześć wartościowości, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest, wzór strukturalny. Węglan potasu. Dziękuję bardzo, Kacper. Super, Kinga, po to jest ta cała chemia. Tak trzymać. Bierzcie z tego wszyscy z jakąś wiedzę. Węglan potasu. Znowu, bierzemy sobie... Fajnie, fajnie, motywują mnie takie komentarze do roboty, że pomagam wam. Po to właśnie wymyśliłem, żeby wam było łatwiej. Piątki jak lecą, to mega dobrze. Brawo, Pola. Jasne, że tak. Ale dojdziemy po kolei do tego. Węglan potasu, czyli kwas H2CO3, kwas węglowy, czyli tu jest dwójka, czyli nasze CO3 jest dwuwartościowe. Wzór strukturalny, dwa wodory. Każdy łączy się przez tlen do głównego pierwiastka i pozostałe tleny podwójnym wiązaniem. Wypiszcie sobie te dwie rzeczy i dopiero przechodźcie do pisania soli. No a kiedy proponujecie? Ja ustaliłem tam jakiś limit na Q&A przy 5000 lajków, ale nie lecą te lajki, więc co, kiedy wy proponujecie, jaki pułap możemy sobie ustawić, żeby wam pasowało? A o co chodzi, Artur? Z każdym kolejnym poziomem okazuje się jednak, że chemia nie wygląda tylko tak przyjemnie jak to. 3000, Wiktoria, proponujesz, żeby na 3000 zrobić Q&A? Co wy na to? Zmieniamy cyferkę z 5 na 3000? Dacie radę dobić do 3000 i robimy Q&A? Spoko, mi to pasi. Chcecie? Macie pytanie do pana Belfra? Nie mam czasu ostatnio grać. Chcecie wiedzieć, co ostatnio grałem? Chyba w Sapera, jak wyszedł na premierę Microsoftu. Nie, nie, coś tam grałem ostatnio, ale ostatnio w chemię tylko z wami gram i parę innych rzeczy. Jedziemy z koksem dalej. Węglan potasu. Potas to jest K, jest jednowartościowy, bo jest w grupie pierwszej układu okresowego. No i reszta kwasowa CO3 jest dwuwartościowa, wiemy dlaczego. No i tutaj jest dwójeczka spisana na krzyż. Mamy wzór sumaryczny, ok? Nie, Minecrafta nie kumam, wybaczcie. Próbowałem, ale nie, chyba za stary już jestem na Minecrafta. Ale wracamy do naszych soli. K2CO3. Czyli mamy jedną taką resztę kwasową, zobaczcie, nie ma nawiasu, więc przepisujemy ją tak. I dwa atomy potasu, jeden i drugi, cyk i cyk. Dobra, to teraz ostatni przykład w tą stronę. Siarczan 4, czyli kwas siarkowy 4H2SO3. Jest dwuwartościowa nasza reszta kwasowa SO3. Brawo, Karolina. Zawody z Sapera, dobre. Dwa wodory, każdy łączy się przez tlen. To mi wyszło jak takie W chyba bardziej. Do głównego pierwiastka i pozostałe tleny podwójnym wiązaniem. Pamiętacie, jak to było w przypadku kwasów. To jest moja reszta kwasowa. I teraz tak, wracamy sobie znowu do naszego wzoru sumarycznego. Bar, BA. Bar jest w drugiej grupie układu okresowego, czyli zobaczcie tutaj, w tym miejscu, więc jest dwuwartościowy. Ja tu mam ten slajd, tu. Piszemy sobie na tym dwójkę, piszcie te wartościowości. One wam naprawdę ułatwią. SO3 to jest moja reszta kwasowa, też jest dwuwartościowa. Skąd to wiem? Ano stąd. I skróciły się wszystkie wartościowości i jest OK. Wzór strukturalny, jedna reszta kwasowa. Od niej zaczynam i potem jeden atom baru. I to wszystko się trzyma łapkami. Kumacie? Kumacie. Mówicie, że dużo przykładów, więc jedźmy dalej, skoro już rozumiecie. Przeszedłem po prostu przez wiele tych kwasów, które były, chyba przez wszystkie 7, zrobiłem wam z 7 różnymi możliwościami. Ale teraz jest odwrotna sytuacja i z tym macie często problem. To znaczy, jak już ogarniecie pisanie wzorów, to OK, ale teraz, kiedy macie napisać mi nazwę substancji, to już nie jest dla was takie łatwe, więc spróbujmy. Spróbujmy to ponazywać. Już bez pisania wzorów, tylko po prostu ponazywajmy. Jakie macie propozycje? To K2SO4, co to będzie? No, chwila dla was. K2SO4. Ja się napiję herbaty.
Nie siarczek, Wiktoria. Jest tlenowy, to jest sól tlenowa, więc nie siarczek. Jeżeli ma w sobie tlen, to będzie miała końcówkę an. Dominika też nie, za mało. Kuba, brawo, tak jest. Siarczan 6 potasu, tak jest. Ola też, siarczan 6 potasu, świetnie. Też nie, Piotrek, siarczan potasu to za mało. O, chemiczne, dawno temu, Artur. Studia chemiczne już dawno, dawno temu. Nie byłbym w stanie bez studiów chemicznych chyba prowadzić chemii. Tak, to się nazywało siarczan 6. Już Wam tłumaczę dlaczego. Siarczan 6, bo kwas siarkowy 6, nie? H2SO4, to jest kwas siarkowy 6, więc z tego bierzecie nazwę. No i teraz patrzycie czego? Potasu. Potasu, jest. Wiedza nadal aktualna? Tak. W gimnazjum? Spoko. CuCO3, węglan siarki? Co? Nie, gdzie? Co tam? Gracja, jaki węglan siarki? Węglan miedzi proponujecie. A nie. Najpierw popracujmy nad tym. Dobra, Gracjan? CuCO3. Wiktoria, za mało. Węglan miedzi to za mało. To nie jest dobra nazwa. Brawo, Gracjan. Węglan miedzi 2. Brawo, Ola. Co ja sobie znowu przesunąłem? Coś tu robię, wiecie, i nie wiem, co robię. Nie wiem. Najważne. A, nie wiem. Co to, kurczę, zrobiłem, żeby się... No dobra, nieważne. Mam nadzieję, że się to wszystko mi tutaj... W jakim sensie, Artur, jaka dziedzina chemii? Jaki kierunek dokładnie, tak? Chemia środowiska. Taką kończyłem dokładnie, rzecz biorąc. Miałem takie zapędy na ekologa. Od podstawówki. Chciałem bronić środowiska, wiecie, przypinać się do drzew łańcuchami. I tak, żeby mnie te tam ptaki dziubały i żeby mi było zimno, ale potem mi przeszło. CuCO3, dobra, piszmy to węglan. Węglan miedzi. Sorry za pismo. To jest mój autorski Arial. Wypracowałem go przez parę lat mojego życia. Nie. Miedzi 2. Dlaczego miedzi 2? To jest ważne. Dlaczego ta dwójka tutaj się pojawia? Słuchajcie, ponieważ mówiłem Wam, że niektóre pierwiastki mają kilka wartościowości do wyboru. I teraz zobaczcie, miedź jest takim pierwiastkiem, który jest jeden albo dwuwartościowy. Jeżeli napiszecie tylko siarczek albo węglan miedzi, to jest za mało, bo wtedy nie idzie tego wzoru odtworzyć w drugą stronę. Musicie konkretnie określić, która wartościowość została użyta. Jak to zrobić? To jest łatwe do zrobienia, bo znacie wartościowość CO3, bo H2CO3, więc... Przy wodorze jest dwójka, więc CO3 jest dwuwartościowe. Więc wystarczy dopasować albo dwa, albo jedno, bo takie macie do wyboru, taką wartościowość miedzi, która da ten wzór. No to wiadomo, że tylko dwójka, bo się skracają, nie piszecie nic na dole, więc jest OK. Siarczek srebra 1, tak, Emanuel. Emanuel, brakuje jedynki. Nie, Maciej, żadnych przerw. Jakiego pan używa teraz programu? Zależy do czego. Czy do streamowania, czy do tego, po czym piszę. AG2S, tak? Tam pisaliście już dobre wiadomości. Siarczek, tutaj jest końcówka ek, bo to jest kwas beztlenowy. Srebra, bo AG to jest srebro. No i teraz właśnie, trzeba za każdym razem sprawdzić, czy nie... Tak, super, czy czasami nie piszemy jakiejś tutaj cyferki z tyłu, nie? Zobaczcie. Srebro, o, patrzcie, srebro może być jeden albo dwuwartościowe. No, czyli musi być jakaś cyfra tutaj się pojawić. I teraz skąd wiadomo, którą cyfrę wybrać? Czy 1, czy 2? No to dopasowujemy. Tu dwójka, bo siarka, bo H2S jest taki kwas siarkowodorowy i tam reszta kwasowa jest dwuwartościowa, a srebro w takim razie, żeby dało nam ten wzór, który tutaj Wam zapodałem, musi być jednowartościowy. I tak jak pisaliście, świetnie, siarczek srebra 1. Teraz ten program, którego używam, nazywa się Smart Notebook. Taka sytuacja. To jest taki program, który mam do tablicy multimedialnej, którą mam w sali. I dosyć się sprawdza do tego, co robię. Ok.
Patrzcie, punkt trzeci. Płynnie przeszliśmy. Zobaczcie, jak fajnie. Brawo wy. A przed nami tylko cztery punkty i podsumowanie. To jest prosta lekcja. Teraz do dysocjacji jonowej jedziemy. Czyli w klasie drugiej były trzy dysocjacje jonowej. Pewnie, że easy. Były trzy dysocjacje jonowe. Były kwasy, były wodorotlenki, czyli zasady w zasadzie dysocjacja jonowa. Nie ma sprawy, Kasper. Dysocjacja jonowa zasad. No i teraz przed Wami trzecia, czyli dysocjacja jonowa soli. Najpierw definicja. Dysocjacja jonowa soli to rozpad cząsteczek soli rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony reszt kwasowych pod wpływem wody. OK? I teraz znowu tu Wam rozpisałem ogólny wzór soli, ten metal, reszta kwasowa itd., itd. Maciej, to sobie odtworzysz. Na zakończenie live'a będziesz miał opcję do odtworzenia. Metal ma swoją wartościowość jakąś i wtedy będzie tylu wartościowym kationem i reszta kwasowa ma też swoją jakąś wartościowość i będzie tylu wartościowym anionem. OK? Dobra. Dlaczego tabela rozpuszczalności nam jest potrzebna? Ponieważ dysocjacji jonowej, czyli temu rozpadowi na kawałki, bo to nie jest to samo co rozpuszczalność, OK? Żeby nie było niejasności. Cukier wrzucony do wody Wam się rozpuszcza, czyli dzieje na takie małe kawałki. Tak, może być, jak najbardziej. Tak, to jest bardziej precyzyjna nawet Hania definicja. Ja to upraszczam po prostu, no bo bez przesady. I jak cukier wrzucasz do wody, to on się rozpuszcza, nie? Czyli faktycznie on się robi na mniejsze kawałki, rozpakowuje go woda na mniejsze kawałki, ja sobie pływam między tą wodą. Ale uwaga, jak wrzucasz na przykład jakiś elektrolit, czyli kwas, zasadę lub sól do wody, która jest rozpuszczalna w wodzie, to ona się w wodzie dzieli na plusy, czyli kationy i na aniony, czyli dysocjuje. To jest trochę coś innego niż zwykłe rozpuszczanie. I teraz pytanie, czy wszystkie są rozpuszczalne? No nie. Więc dysocjacji ulegają tylko te, które są rozpuszczalne albo ewentualnie trudno rozpuszczalne. I teraz po to Wam jest potrzebna tabela rozpuszczalności, żebyśmy mogli to ocenić. Za każdym razem, kiedy piszecie reakcję dysocjacji jonowej, będziecie jej potrzebowali. Więc zapamiętajcie, że to jest Wasz przyjaciel. Pomału tego ja Wam powiem, że tutaj są ściągi, jak będziecie w przyszłości z nich korzystali, bo zobaczcie, że tutaj macie wartościowości pod plusami. Li+, Na+, to są wartościowości. Patrzcie, Mg2+, czyli magnez jest dwuwartościowy. Pb2+, też jest dwuwartościowy, tak? A tu zobaczcie, macie wartościowości reszt kwasowych ukryte. Gdybyście zapomnieli albo coś, nie? NO3-, to znaczy, że NO3 jest jednowartościowe. SO4-2-, znaczy, że SO4 jest dwuwartościowe. Gdyby coś. Można z tego legalnie ściągać, no bo nauczyciel powinien Wam to dać, kiedy będziecie tego potrzebowali. Dobra, przechodzimy do konkretów, czyli jak pisać równania reakcji dysocjacji jonowych soli. Zaczynamy od znowu najprostszej. Chlorek sodu, czyli sól kuchenna. Wzór to NaCl, sód jest jednowartościowy, chlor jest jednowartościowy, już nie będę tego tłumaczył. I teraz, jeżeli stworzyliście wzór, to proszę bardzo, za każdym razem poszukajmy sobie go w tej naszej tabeli rozpuszczalności, czy ta substancja się rozpuszcza. Chlorek, czyli tu macie Cl cały rząd i sodu. No wiadomo, że sól kuchenna jest rozpuszczalna w wodzie, no więc jedziemy z dysocjacją. I teraz zobaczcie, co tutaj jest napisane. Jak oznaczamy sole w zależności od tego, jaką mają literkę tam w tej tabeli rozpuszczalności? Jeżeli coś jest dobrze rozpuszczalne, to po prostu jest strzałka w jedną stronę, czyli dysocjuje. Substancja się podzieliła i się nie łączy. Chyba, że odparowujemy wodę, ale to już inne, coś innego. Brawo, Wiktoria. Trudno rozpuszczalne będą miały w obie strony, czyli tam jest tak, że się łączy, rozpada. Cały czas jest dynamika w tym roztworze. A nierozpuszczalne oznaczamy tak, że przekreślamy strzałkę. Brawo. Ola, kurczę, ale Wam idzie w komentarzach, żeby pisać równanie reakcji. Jesteście nieźli. Dobra, czyli co? W naszym przypadku, ponieważ to była literka R, to substancja jest rozpuszczalna dobrze w wodzie, więc po prostu tylko się rozpada i Na jest jednowartościowe, czyli z jednym plusem, to jest stąd, z wartościowości się bierze, jest jedna sztuka, zobaczcie, nie ma innego, czyli jeden kation, Na+. I uwaga, Cl z jednym minusikiem, bo to się bierze z wartościowości, metale są zawsze na plusie, reszty kwasowe zawsze na minusie, taka zasada. I też mamy jedną sztukę, więc też tu nic nie piszemy. Zawsze, i kiedy rozpisujecie sobie cząsteczkę soli, ona musi dawać tyle samo plusów i minusów, bo musi się cząsteczka wyzerować. Teraz mamy jeden plus, jeden minus, wyzerowane, spoko. Jedziemy dalej. Siarczan 6 litrów. Piszemy sobie wzór, lit to jest Li, leży w grupie pierwszej, więc możemy sobie w ciemno napisać, że jest jednowartościowy. SO4 to jest reszta kwasowa, kwasu siarkowego 6 i jest dwuwartościowa, bo H2SO4, więc mamy wzór sumaryczny taki jak po spisaniu na krzyż. Sprawdzam, czy substancja się rozpuszcza w wodzie. Czy będę mógł to sprawdzić? Jest, o zobaczcie, mam lit tutaj w tej tabeli rozpuszczalności. Lit i SO4 daje literkę R. Substancja rozpuszczalna w wodzie, czyli możemy jechać dalej. Skoro literka R to taka strzałka, ciach, ciach i ciach.
dysocjacja pod wpływem wody zachodzi. Czyli uwaga, lit z plusikiem, bo to jest wartościowość, ale uwaga, mam dwa atomy, czyli powstaną mi dwa kationy. Czyli tutaj ta dwójeczka się stąd wzięła, a ten jeden plusik się wziął stąd. Brawo, Hania. I do tego reszta kwasowa SO4, która jest dwuwartościowa. Jest jedna reszta kwasowa, więc nie ma tutaj żadnej z przodu dużej cyfry, ale jest dwuwartościowa. Czyli tutaj dwójkę wpisuję. I teraz zobaczcie. Sprawdźmy, czy te plusy i minusy nam się wyzerowały. Mamy dwa pojedyncze plusy, dwa plus i jeden podwójny minus. Dwa plusy i dwa minusy nam się wyzerowały. Dobra, jedziemy dalej. Węglan wapnia. Ca to jest wapń, dwuwartościowy, bo jest w grupie drugiej. CO3 z kwasu H2CO3 też jest dwuwartościowy. Wartościowości się zgadzają, spoko. Sprawdźmy, czy możemy to, czy to się rozpuszcza w wodzie. Ca jest tutaj i teraz CO3 szukamy, gdzie się przecina. No i patrzcie, mamy literkę N, jak nierozpuszczalny, czyli ta substancja się w wodzie nie rozpuszcza. Skoro się nie rozpuszcza, to nie możecie pisać nic dalej, jak po prostu napisać strzałkę w obie strony, tak jest standard, tak się oznacza, że reakcja nie zachodzi, i przekreślić. A widzisz, Ola? Nie. Nie zachodzi ta reakcja, bo ta substancja się nie rozpuszcza w wodzie, nie dysocjuje. To jest kreda. Brawo, Wiktorze. Można też napisać, reakcja nie zachodzi. Ostatnia, azotan 5 magnezu, czyli mamy Mg, dwuwartościowe, NO3 jednowartościowe, spisujemy na krzyż i mam taki wzór. I teraz jest tak. Sprawdźmy. Magnez i NO3 jest tutaj. Mamy literkę R, czyli rozpuszcza się w wodzie. Spoko, można napisać dysocjację. Z literką R piszemy w ten sposób, czyli H2O. Magnez jest 1, ale dwuwartościowy, czyli 2 plus. Czekajcie, ładnie zrobimy. Plus reszta kwasowa NO3 jest jednowartościowa, czyli z minusikiem, ale mamy dwie sztuki. Ciach. Smacznego makaronu, Maciej. 2NO3. Zobaczcie, dwa plusy i dwa minusy. Znowu się wyzerowało, więc napisaliśmy to dobrze. Dysocjacja jonowa soli oparta jest tylko na wartościowościach. Musicie je sobie wpisać i sprawdzić w tabeli rozpuszczalności, czy substancja się rozpuszcza, i powinno być dobrze. Rozumiecie? Rozumiecie. To przejdźmy do creme de la creme dzisiejszej lekcji. Siedmiu wspaniałych, czyli 7 metod otrzymywania soli. Podpowiem Wam, to nie wszystkie, które macie znać w gimnazjum. Jest ich trochę więcej. Ale w gimnazjum wystarczy, że będziecie znali te 7. Chociaż te 7, powiedzmy, nie? I to w miarę dobrze. No to jedziemy. Dobry czas mamy. Jeszcze niecała godzina, a to jest ostatni punkt już. Jak u Was? Bo ja trochę w nogi ścierpu. Tak, u mnie, czy ja wychodzę z założenia, że moi uczniowie mają znać 7 metod otrzymywania. I to będzie git. To zaczynamy. Metal plus kwas daje sól plus wodór. O, i tutaj też będę chciał robić doświadczenia chemiczne. Myślę, że ogarnę. Ale najpierw reakcja, potem doświadczenia. Tak sobie zrobimy. Słuchajcie, 7 metod to jest 7 różnych możliwości otrzymywania danej soli. Nie zawsze wszystkie, dzięki Maciej, nie zawsze wszystkie da się zrobić, nie zawsze każdą metodą da się zrobić daną sól. To dowiecie się w przyszłości. Ale warto znać wszystkie, bo nigdy nie wiecie, jakie będzie pytanie na kartkówce, sprawdzenie czy teście. To nic, Hania, przyda Ci się na przyszłość, spoko. Pierwsza metoda, przynajmniej u mnie pierwsza, też nie przyzwyczajajcie się do kolejności, dobra? Kolejność wymyśliłem sobie ja, czy tam inni nauczyciele. I ta kolejność jest w zasadzie uzależniona trochę od nauczyciela, trochę są inaczej w podręcznikach ustawione. To nie jest tak, że to się mówi pierwszą metodą otrzymaj tą sól. Nie ma czegoś takiego jak metoda pierwsza, druga, trzecia. Nie ma ich oficjalnie ponumerowanych. Są po prostu, to się nazywa metoda metal plus kwas albo tlenek metalu plus kwas. Tylko jakby każdy sobie trochę może te reguły w jaki sposób, w kolejności, w jakiej tłumaczy uczniom, może sobie ustalić. Ja akurat ustalam takiej, a nie innej. No to jedziemy. Metal plus kwas daje sól plus wodór. Ja specjalnie Wam zaznaczyłem, że wodór piszemy zawsze w reakcji jako H2. Dobrze jest pisać tą strzałkę do góry. Ona oznacza, że on się będzie ulatniał w formie gazu. Co mam nadzieję zobaczymy na doświadczeniu. Do tej metody pierwszej warto znać szereg aktywności metali. Tak on wygląda. Form jest wiele.
I teraz co w tym szeregu aktywności metali się znajduje? Jest sobie wodór, zobaczcie, w tym miejscu. I teraz nad wodorem są różne metale, na przykład ołów, cyna, nikiel, żelazo i potas na przykład, nie? Ale pod wodorem też są niektóre metale. I bardzo ważna rzecz jest taka, że te, które są pod wodorem, są słabsze. I nie są w stanie wyrzucić z cząsteczki kwasu HCl, H2SO4 i tak dalej wodoru. Na przykład bizmut nie wyrzuci wodoru z cząsteczki kwasu, więc reakcja nie zajdzie. No to tak w przypadku, jak nie wiem, jest sobie jakaś parka, jest sobie jakiś, powiedzmy, mega wysportowany, inteligentny facet i jest sobie ładna, szczupła kobieta i podchodzi do tego jakiś mniej wysportowany i powiedzmy trochę mniej ładny facet i mniej mądry. No to teoretycznie, no to nie mówię, tylko mówię tylko teoretycznie, ta dziewczyna raczej nie będzie chciała wymienić sobie tego, więc on jest, jakby to powiedzieć, pod wodorem. Nie da się go zastąpić, tego silniejszego, mądrzejszego, ładniejszego i tak dalej. Więc no sorry, idzie dalej, nie? Szuka dalej. I on po prostu reakcja nie zajdzie, że tak powiem. Kuba pyta, czy będzie mógł pan podać na zakończenie kilka soli, w sensie nazwy, żeby móc sobie utrwalić, w sensie pisać wzory sumaryczne i strukturalne, proszę. Ja polecam, żebyście robili to w ten sposób, że jak będziecie chcieli sobie przećwiczyć sami, to przepiszcie sobie te przykłady, które ja mam tutaj na tablicy, zróbcie na czystej kartce i potem porównajcie z tym, co do was mówiłem, dobra? Tak jest najprościej, bo macie jakiś wzorzec. Nie będę wypisywał dodatkowo, tu było sporo tych przykładów. Przepisz je sobie, zrób na kartce, odpal live'a, czy tam odcinek potem na YouTubie i zobacz, czy zrobiłeś to dobrze, czy źle i pomyśl, gdzie zrobiłeś błędy. Tak jest, moim zdaniem taka jest najlepsza metoda. Świetnie, wy już piszecie reakcję, ale jesteście nieźle, a ja tutaj gadu, jakiś tam, wiecie, parkach. Tak, no i coś tam, reakcja nie zachodzi. Wracam w takim razie do chemii, bo popłynąłem w jakiś przykład, który trochę jest chyba abstrakcyjny dla was. Przepisane. No to git, Kuba. To teraz trzeba na czystej kartce po prostu to zrobić, zobaczyć, czy wyszło. Na czystej, jeszcze teraz te same przykłady. Aż do skutku. Jak będziesz wiedział, jak zrobisz te 6 tam było przykładów chyba, to będziesz umiał inne też, spoko. A jak nie, to sobie zrobisz z podręcznika. Dobra? Jedźmy w takim razie. Słowa zamieniam na symbole. Mam otrzymać chlorek magnezu, czyli zobaczcie. Zamiast słowa metal mam wpisać magnez, no bo magnez jest metalem, czyli wpisujemy Mg, jest. Kwas, który nam to da, to jest, jeżeli ma sól być chlorek, no to oczywiście kwasem, który to daje, jest kwas chlorowodorowy. Dzięki Bogu internet jeszcze nie przerwał. Mam nadzieję, że śliny mi brakuje, żeby to gdzieś tam, ale nieważne. Mam nadzieję, że będzie tak do końca. Uwaga, nasza sól, która powstaje w wyniku tej reakcji, będzie MgCl. Magnez jest dwuwartościowy, chlor jest jedno, więc MgCl2. Zawsze pamiętajcie, wy musicie stworzyć wzór tej soli na nowo, nie? Chlorek magnezu. No i wydziela się wodór, który wypisałem wam tak jak tam do góry, H2 ze strzałką do góry, czyli ulatnia się w formie gazu. Uzupełniamy sobie tą reakcję. Tu jest jeden atom magnezu, tu też jest jeden atom magnezu. Zawsze w takiej kolejności liczymy. To jest ważne, wiecie? Żebyście się nauczyli takiej kolejności, w jakiej to uzupełniamy. Ja wam podpiszę, czyli tak. Pierwsze, co uzupełniamy, to metal, ok? To jest jakby pierwsza rzecz, na którą patrzymy. Jeden atom magnezu, jeden atom magnezu. Druga rzecz, którą uzupełniamy, to jest reszta kwasowa, ok? Czyli zobaczcie, w naszym przypadku naszych reszt kwasowych tu jest jedna sztuka, jeden atom chloru jakby, jedna reszta kwasowa, a tu są dwie reszty kwasowe. No to wiadomo, że po stronie substratów jest ich za mało, całą cząsteczkę HCl mnożę razy 2. Mam 2 chlory i tu też mam 2 chlory, zgadza się. I ostatnią rzeczą akurat w tym przypadku jest na przykład trzecią rzeczą, którą uzupełniamy, jest oczywiście wodór. W takiej kolejności się tego trzymajcie. Będzie wam... A, ci zasadnie nie wyszło. Raz, dwa. O, coś takiego. Dobra. Czyli jeszcze raz sprawdzamy. Jeden atom magnezu, jeden atom magnezu, 2 atomy chloru, 2 atomy chloru, 2 atomy wodoru, 2 atomy wodoru. Zrobiliśmy to. Zróbmy w takim razie szybkie doświadczenie, żeby nie było, że nie ma doświadczeń. Zróbmy coś. Zróbmy doświadczenie. To, które teraz zapisaliśmy, dobra? Ja mam, zupełnie przez przypadek, nie wiem, jak się znalazł na moim stoliku obok, kwas, Jezu, to by się mi wylało, kwas chlorowodorowy, HCl. Zupełnie przez przypadek również mam magnez w wiórkach. Ciach. Metaliczny magnez, tutaj w słoiczku, ram tam tam. Pusta kolba stożkowa. Kwas solny, HCl, zmazał się pisak, ale uwierzcie mi na słowo, że jest. Wlejemy go sobie trochę do tejże kolby stożkowej. Zobaczcie. Jest, ok?
Zrobimy jeszcze taki ciekawy eksperyment. Tego jeszcze nie robiłem, ale mam nadzieję, że się uda. Tutaj mam ten kwas solny. Kto pamięta, jaki był wskaźnik dla kwasów, tylko dla kwasów, wskaźnik, który zmienia kolor? Kasper, jeszcze w sumie nie ustaliłem. Jakoś w przyszłym tygodniu będzie. Klasę trzecią rozpoczniemy sobie. Mm-hmm. No, kto pamięta, jak się nazywał wskaźnik, który mi pokaże, że tu jest kwas? Co ja bym musiał tutaj dolać, żeby zmieniło kolor pod wpływem kwasów? Co to tam było? Zmieńmy kamerkę. Nie Wiktoria, nie oranż metalowy. Brawo, Ola. No dobra. To będziemy robili sobie w takim razie. Tak, chcecie, żeby było widzieć. Chcecie. No, w sumie mądrze gadacie. Patrzcie, pan Belfer. Oranż metylowy. Dobra. Tak, to spróbujemy tego oranżu dodać. Ja zobaczę, bo to jest takie trochę dla mnie, jak sobie pomyślałem, że to zrobimy. Oranż metylowy jest pomarańczowy, w kwasie nam się powinien zmienić, bo to jest kwas. Powinien nam się zmienić na czerwony. Może trochę więcej tego kwasu doleję, żebyście lepiej tego to widzieli. Niech pan się powiększy. A, masz rację. Brawo wy. O, tak. Ja też lepiej sam teraz widzę. Tu jeszcze dolejemy trochę tego kwasu. OK. Dzięki Wiktoria, że mi zwróciłeś uwagę, bo ja zawsze zapominam o tym przełączaniu tych kamerek. Teraz mamy... O nie, przepraszam. Sorry, ale wiecie, nie? BHP. Kurczę, mi mają... Mają ton mi... Nie zapnę się. Będę ryzykował. Dla was. Zobaczcie, że tutaj była moja ta super ikona. Oranż metylowy, który sprawdzimy, jak się ten zmieni w kwasie. Powinien być czerwony. Troszkę go doleję. Troszkę. Jest czerwony. Mamy tutaj kwas. Oranż metylowy z pomarańczowego zmienił się na czerwono. A tutaj mam magnez. Spróbujemy w takim razie zneutralizować ten kwas, czyli powinna reakcja z tym magnezem zachodzić i powinien się wydzielać jakiś gaz. Sprawdźmy to. Tak wygląda magnez, takie mam wiórki magnezowe, o, srebrne. I zobaczmy, co się będzie działo. Wy obserwujcie jeszcze kolor i widzicie, że wydziela się gaz. Ja dodaję tego magnezu. Tu coś leci. Żeby sprawdzić, czy to jest wodór, powinienem zrobić tak. Wodór jest palny, więc mam nadzieję, że... Chociaż to jest trochę ryzykowne, wiecie? Nie będę tego robił. To jest trochę dużo tego wodoru, więc nie będę tego robił. Ale zobaczcie, jak ta reakcja sobie zachodzi elegancko. Tu wydziela się elegancko gaz. A zobaczcie, co się będzie działo z kolorem. Oranż metylowy. O, jak ładnie reakcja. Pięknie idzie. Czyli mamy tak, patrzcie. HCl plus magnez daje nam chlorek magnezu, który rozpuszcza się w wodzie i wydziela się jakiś gaz. Okay? Lżejszy od powietrza. Zobaczcie, jak to ładnie widać, nie? Jak od razu on ucieka. Oczywiście to, co tu czuć, to jest para wodna, bo to wszystko się robi bardzo ciepłe. Zobaczcie. Widzicie? Jakie kropelki pary wodnej. To była normalna temperatura pokojowa, ale reakcja była jest egzotermiczna, czyli reakcja się ciepło wydziela się na zewnątrz. Zobaczcie, oranż metylowy, jak ładnie nam się coraz bardziej odbarwia. O, magnez cały czas musuje sobie... Wiecie? Słyszycie? Tak, kolbarz się robi ciepło, wiecie? Ciężko się to trzyma. Chyba jeszcze trochę tego magnezu muszę wsypać, żeby nam się zneutralizował cały kwas. No, zobaczcie, jak intensywnie reakcja zachodzi. To jest właśnie to, co przed chwilą zapisaliście. Widzicie, bo problem z chemią polega na tym, że jakby piszemy jej bardzo dużo na lekcjach na tablicy, a ona w rzeczywistości wygląda tak. Zobaczcie, co się dzieje z magnezem. Jak on intensywnie reaguje z kwasem solnym, wydzielają się pęcherzyki, ale ciepło od spodu, wydzielają się pęcherzyki gazu, tu wylatuje nam ten gaz, ten wodór, ale nawet nie chcę go podpalić, bo jest go naprawdę sporo. W związku z tym nawet nie wiem, czy by to było bezpieczne z punktu widzenia BHP, więc wolę nie ryzykować. Tutaj pięknie widać, zobaczcie, jak ten wodór szaleje. O.
oranż metylowy cały czas nam jeszcze się odbarwia. On jeszcze nie jest do końca pomarańczowy. Powinien być pomocny pomarańczowy, ale zwróćcie uwagę, że on nie jest też taki czerwony, jak był. Czyli możemy powiedzieć, że oranż metylowy już zaczyna wskazywać, że jednak tego kwasu jest tutaj coraz mniej. Coraz mniej, bo wcześniej było go dużo, dużo więcej. Ja sobie tą kolbę odstawię, potem do niej wrócimy, jak będę o tym pamiętał i wam pokażę, jak ten oranż metylowy, jaki będzie miał kolor, jak cała reakcja sobie zajdzie, bo tu naprawdę od spodu jest bardzo, bardzo ciepłe. Dobra, słuchajcie, fajnie, jedziemy dalej, udało się, ta reakcja ładnie zaszła. Czyli otrzymaliśmy chlorek magnezu, taką substancję. Ona tam się w sumie cały czas otrzymuje, ona jest rozpuszczalna w wodzie. Ona jest rozpuszczalna w wodzie. Tak przynajmniej mówi tabela rozpuszczalności. I to, co tu widać. Widzicie? Zobaczcie. Widzicie, widzicie? Jak się tutaj. O, jest jeszcze dużo też. Wiadomo, że widać tutaj jeszcze opiłki tego magnezu, nie? Ale dużo tego chlorku magnezu jest rozpuszczone. No bo ten magnez, zobaczcie, on tutaj praktycznie już go nie widać. Nie jest tak, że on wyparował. On po prostu wszedł w reakcję z kwasem. Dobra. Dzisiaj jeszcze tą kamerką będziemy się trochę bawili, więc na razie wracamy do tego ustawienia. Dzień dobry, Michale. A my w takim razie sprawdzimy sobie drugą reakcję, dobra? Teraz był chlorek magnezu, teraz zrobimy siarczan 6 sodu. Czyli tak, zamiast słowa metal wpisuję sód, Na. Zamiast kwasu siarkowego 6 wpisuję H2SO4. I teraz reakcja zachodzi, otrzymuję, a nie, w sumie nie wiadomo, czy zachodzi. Nie sprawdziliśmy. A gdzie mamy to sprawdzić? Tutaj, w szeregu aktywności. Tu akurat ładnie, dzień dobry Krystian, tu akurat ładnie widzieliście tutaj, że reakcja nam ładnie zaszła, zobaczcie. O, wracam jeszcze do tej, tutaj, zobaczcie, oranż metylowy pięknie się odbarwił. Fajnie wygląda, ja wam pokażę, a nie pokażę wam, bo telefon leży tam. Nie, teraz wam nie pokażę jednak, nie podświetlę tego. Życie. I wynika z szeregu aktywności metali, że magnez jest zdecydowanie bardziej reaktywny, znaczy bardziej aktywny w szeregu aktywności niż wodór i go wypycha. I to widać tutaj. Widzicie? Że magnez wypchnął wodór z tej cząsteczki kwasu i wszedł w jego miejsce. Sód też, zobaczcie, jest wyżej ponad wodorem, więc od tego sprawdzacie. Musicie niestety znać tą szereg aktywności metali. Tak naprawdę wystarczy nauczyć się tego, co jest pod spodem, czyli te, które nie wypychają. Ale sód na pewno jest silniejszy, jest aktywnym metalem, w związku z tym reakcja zajdzie. Ja sobie jeszcze pozwolę odsunąć trochę to. I tak, NaSO4. To jest wartościowe, to jest jedno wartościowe. Spisuję na krzyż dwójkę, więc to jest mój siarczan 6 sodu, plus wydziela się wodór ze strzałką do góry. Teraz jakby zamieniłem te słowa metal, kwas, sól i wodór. A teraz sprawdzamy, czy reakcja nam się zgadza, lewa i prawa strona. Jeden atom sodu, dwa atomy sodu, więc tu uzupełniam. Pamiętajcie w takiej kolejności. Pierwszy jest metal zawsze, teraz reszta kwasowa. Ja to traktuję jako całość. To jest jedna reszta kwasowa, tutaj też jest jedna reszta kwasowa, więc jest OK. Tu są dwa wodory, tutaj też są dwa wodory, jest OK. I teraz mamy ostatni przykład, mamy otrzymać węglan miedzi. Dwa. No to dobra, piszemy sobie. Cu jest dwuwartościowe. I CO3, sorry, co ja mówię, nie, przepraszam was bardzo. Najpierw jest metal, czyli Cu, plus kwas węglowy H2CO3. No i teraz, czy ta reakcja zajdzie? Sprawdźmy to w szeregu aktywności. Gdzie jest miedź? Czy miedź jest nad wodorem, czy jest od niego silniejsza, czy jest pod wodorem? Okazuje się, że miedź jest tutaj, Cu, czyli jest słabsza od wodoru, czyli uwaga, reakcja nie zachodzi. Nie zachodzi, ok? Bo miedź nie wyrzuci wodoru. Ona nie ma siły, chemicznej siły, żeby ta miedź nie ma chemicznej siły, żeby wyrzucić wodór z tej cząsteczki kwasu, zastąpić jego miejsce. Dobra, jedźmy dalej. Rozumiecie? Pierwsza metoda. Ta pierwsza metoda jest jeszcze prosta. Jedźmy dalej. Gdzieś sobie sam sobie pozasłaniałem teraz. A, dobra. Metoda numer dwa. Metoda numer dwa. Tlenek metalu, dobry wieczór Adrian, tlenek metalu plus kwas daje sól i wodę. To jest metoda numer dwa. Ok, jedziemy. Chcemy otrzymać tą metodą chlorek magnezu, ten, który, o pięknie, zobaczcie co się stało z naszym oranżem metalowym. Widzicie? Czyli na bank już teraz tutaj nie mam w ogóle kwasu.
Został zneutralizowany. Proszę bardzo. Gdzie ja to mam? To mam. Zobaczcie, widzicie? Jak oranż metylowy nam się odbarwił. Super. Był czerwony, a zobaczcie, nie jest czerwony. Udało się. Trochę to trwało, co prawda, ale jest. O czym to ja? Metoda numer dwa. Wiktoria, to, że wolisz z tlenkami, to nie zawsze to nie znaczy, że to będzie ta metoda, którą akurat twój nauczyciel w tym momencie będzie chciał. Tlenek metalu. Teraz słuchajcie. Mamy to otrzymać, czyli potrzebujemy, jeżeli chcę otrzymać chlorek magnezu, to potrzebuję tlenku magnezu. Czyli piszemy sobie jego wzór. Mg jest dwuwartościowe, tlen jest dwuwartościowy, bo tlen w tlenkach jest zawsze dwuwartościowy, zapamiętajcie sobie. Dzień dobry, Natalio. Plus kwas. Jeżeli mam otrzymać chlorek, no to plus HCl, ok? I teraz otrzymujemy MgCl2. To już było, więc przyspieszymy. Tym razem nie wydziela się wodór, tylko woda. H2O. Ok, no to zobaczcie, wypisałem wszystkie substancje. Tlenek metalu jest. Kwas jest. Sól zadana, chlorek magnezu jest. Woda jest. Teraz sprawdzam, czy się wszystko zgadza. Pamiętacie co pierwsze? Magnez jest pierwszy, czyli uzupełniamy najpierw metal. Jeden atom magnezu, jeden atom magnezu. Spoko. Teraz reszta kwasowa. Tu jest jedna reszta kwasowa, tu są dwie reszty kwasowe. Uwaga, po tej stronie jest za mało. Mnożę całą cząsteczkę kwasu razy dwa. Styka. Teraz uwaga, trzecia rzecz, którą uzupełniam, to jest wodór. Tu są dwa atomy wodoru, a tu są dwa atomy wodoru. Zgadza się. Jeden atom tlenu, jeden atom tlenu. Też się zgadza, mamy to. Jedziemy dalej. Siarczan 6 sodu. Potrzebuje tak, tlenek metalu, czyli sód i jego tlenek. Czyli Na jest jednowartościowy, tlen jest dwuwartościowy, czyli spisujemy na krzyż, otrzymujemy taki wzór. Pamiętajcie, że nie wystarczy wpisać NaO. Jeszcze trzeba zrobić dobry wzór tego tlenku sodu, czyli te wartościowości, piszcie sobie je zawsze i dopiero potem sprawdzacie, czy się skraca, czy się nie skraca i tak dalej, i tak dalej. Plus, jeżeli to ma być siarczan 6, czyli plus H2SO4, daje nam, co nam daje? Co to nam daje w ogóle? To daje nam Na2SO4, bo to jest dwuwartościowe, to jest jedno, stąd się wzięła ta dwójka. No i wydziela się woda. Sprawdzamy. Dwa atomy sodu po stronie substratów, po stronie produktów również dwa atomy sodu. Brawo Karolina. Tak, gitarka. Jedna reszta kwasowa, tutaj też jest jedna reszta kwasowa. Uwaga, tu są dwa atomy wodoru, tu też są dwa atomy wodoru. Tu jest jeden atom tlenu, tu też jest jeden atom tlenu. Styka, wszystko pasuje. Ostatni, węglan miedzi. Pamiętacie, węglan miedzi ostatnio nie wychodził w tej reakcji, tak? A teraz może się uda po prostu tą reakcję otrzymać. Jak wszystko podgrzejemy, powinno tam zajść coś, jeżeli byśmy to podgrzali. Czyli potrzebujemy tak, tlenek miedzi 2 plus kwas węglowy H2CO3 daje nam CuCO3, to jest dwuwartościowe, to jest dwuwartościowe, plus H, oj, czekajcie, mi się tablet skończył, H2O. Ok? Jeden atom miedzi, jeden atom miedzi, jedna reszta kwasowa, jedna reszta kwasowa, dwa atomy wodoru, dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu i tu też jest jeden atom tlenu. Styka. Jedźmy dalej. Uwaga, uwaga, trzecia metoda. Tu trochę, jak widzicie, jest więcej do pisania. Łyknę sobie herbaty z tej okazji. No. Bo przed nami jest, wiecie, ciężka robota teraz. I teraz tak sobie myślę, że tutaj też będzie doświadczenie. Damy radę je zrobić. Więc nie uciekajcie, zostańcie przed odbiornikami, bo za chwilę będzie kolejny show. Tym bardziej, tym razem będą inne kolory. Może fajniejsze, zobaczymy. A my jedziemy sobie z metodą numer 3, przynajmniej w mojej kolejności to jest metoda numer 3. Zasada, czyli wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie plus kwas jakiś tam daje nam sól i wodę. Ta substancja, ta metoda nazywa się inaczej reakcją zobojętniania i jest jedną z najważniejszych metod otrzymywania soli. Ok? W związku z tym zaczynamy. Chlorek magnezu, teraz tutaj jest... Tutaj jest zrobione tak, że mamy trzy zapisy. Zapis cząsteczkowy, zapis jonowy i zapis jonowy skrócony.
Zapis cząsteczkowy to jest ten zwykły, więc zaczynam od zapisu zwykłego po prostu. One są tutaj rozdzielone na takie trzy różne formy, te reakcje będziemy zapisywali. Mam otrzymać chlorek magnezu, więc co potrzebuję? Zasadę. Tylko jest problem, ponieważ, uwaga, magnez nie tworzy zasad. Widzicie? Zobaczcie. Jest to w tabeli rozpuszczalności, że, o, proszę bardzo, MgOH jest nierozpuszczalny w wodzie, czyli nie jest zasadą. Nie jest zasadą, w związku z tym, że nie jest zasadą, to uwaga, ta metoda nie zajdzie, czy zajdzie? Może w kwestii treningowej sobie zapiszemy, jakby to wyglądało, dobra? Myślę, że jakbyśmy kwas sołem solnym potraktowali wodorotlenek magnezu, to by reakcja zaszła. Przepraszam Was bardzo, ale herbata już mi się skończyła, nie chcę przerywać na robienie nowej. Dzięki, Kacper. To jedziemy. MgOH, dwa razy wzięte. To nie jest zasada, tak? Napiszę sobie, że to nie zasada. No właśnie, kurczę, to nie jest... A to za małe będzie, czekajcie, muszę to inaczej spisać. Sprawdzimy innym doświadczeniem. Na to nie mam. Nie mam... To nie jest zasada. Ja spróbujemy sobie po prostu potrenować. Już nie chcę mi się zmieniać, bo sobie nie przewidziałem tego, że wodorotlenek magnezu nie jest zasadą. Plus kwas solny, HCl, daje nam MgCl2. OK. I wydziela się woda. To jest to, co wszyscy znacie. I uzupełniamy. Jeden atom magnezu, jeden atom magnezu, jeden atom chloru, dwa atomy chloru. Pamiętajcie o kolejności. Najpierw metal, potem reszta kwasowa. Teraz uzupełniam, żeby się chlor zgadzał. Tu mam dwie grupy wodorotlenkowe, czyli tu mam dwa wodory i tu dwa wodory, czyli w sumie cztery. A tutaj mam dwa wodory, czyli pomnożę raz dwa, żeby też były cztery. I mam dwa tleny tutaj i tu też są teraz dwa tleny. Zgadza się. Teraz co to znaczy zapis jonowy? No i tu jest problem, bo jeżeli mamy rozpisać to na jony, to nam nie wyjdzie po prostu, nie? Bo zapis jonowy to jest tak naprawdę tak, jakby każda z tych substancji dysocjowała. A ponieważ to nie jest zasadą, czy nie dysocjuje, to muszę to przepisać po prostu tak, bo nie będzie to występowało w formie jonów. No i to akurat muszę przepisać tak. Plus, uwaga, kwas dysocjuje na 2H+, no bo to jest jednowartościowe, wodór daje plusik, dwie sztuki, plus 2Cl- daje nam, to jest rozpuszczalne w wodzie, czyli Mg2+, Mg2+, tak, plus 2Cl-. Słuchajcie, bo tu nie widać, że to jest dwuwartościowe, tylko jakieś M mi wyszło teraz. Tu jest dwójka, nie? Dwuwartościowe. Plus 2H2O, plus 2H2O. No i jest problem, bo tutaj powinno się skracać wyrazy podobne, ale przez to, że wybrałem zły przykład, wodorotlenek magnezu, no to nie ma tych wyrazów skracania wyrazów podobnych. Wybaczcie, jakoś tego nie przewidziałem. A teraz zrobimy to, co wyjdzie normalnie, dobra? I z tego będzie też doświadczenie. W ramach wynagrodzenia mojego błędu z tym wodorotlenkiem magnezu. Więc tutaj jakby no można na siłę, no wiecie, można by to takim napisać, o. Można sobie skrócić, widzicie? Skracanie wyrazów podobnych to jest tak jak na matmie. Szukasz sobie po lewej i po prawej stronie strzałki to, co nie przereagowało. Czyli takie jest samo, jest przed i po reakcji. W naszym przypadku akurat tutaj wyszło to trochę niefortunnie, bo wodorotlenek magnezu jest nierozpuszczalny w wodzie, więc nie mogę napisać, że dysocjuje. A dalej. No, czasami ten tablet mnie irytuje, bo mi to nie wychodzi tak, jakbym chciał. Wiecie, to nie jest takie łatwe tak pisać, nie patrząc na to, co się pisze. No, dobra, plus 2H+, czyli przepisuję to, co zostało, ale to jest taki nietypowy przykład, więc tym się aż tak super nie sugerujcie. Zostaje Mg2+, plus 2H2O. Teraz będzie typowy przykład, dobra? To teraz uwaga. Siarczan 6 sodu mam otrzymać, czyli potrzebuję zasady i tu akurat to się pięknie zgadza, bo NaOH, czyli jest to wodorotlenek sodu, jest zasadą, bo się rozpuszcza w wodzie, więc tu pasuje. Do tego kwas, żeby otrzymać siarczan 6, to potrzebuję H2SO4. OK. I uwaga, otrzymujemy taką sól Na2SO4 plus H2O. I tu się wszystko już będzie zgadzało.
To jest jednowartościowe, to jest dwuwartościowe, wodór jest jednowartościowy, a reszta kwasowa w naszym tutaj kwasie jest dwuwartościowa. To jest zapis cząsteczkowy, uzupełnijmy go. Tu jest jeden atom sodu, tu są dwa atomy sodu, więc uzupełniam, tutaj wpisuję dużą dwójkę. Tu jest jedna reszta kwasowa, tu jest jedna reszta kwasowa, więc jest OK. Uwaga, z tym macie czasami problem. Tu są dwa wodory, pamiętajcie, że ta dwójka dotyczy też tego wodoru i tutaj są też dwa wodory, więc w sumie po stronie substratów mamy cztery atomy wodorów. To do tutaj, żeby były cztery, muszę pomnożyć razy dwa. I tutaj macie te dwa atomy tlenu, które uległy reakcji i utworzyły wodę. Dalej, dobra? To jest zapis cząsteczkowy. Teraz jak to rozbić na jony? Czyli nasz wodorotlenek sodu jest zasadą, czyli dysocjuje pod wpływem wody na, uwaga, Na+, to jest z wartościowości, ale ponieważ tu mam dwójkę, to będą dwa kationy, 2Na+, plus OH-, ok? Ale ponieważ tu mam dwójkę, ta dwójka jakby dzieli się teraz na kation i anion, no to powstaną też dwa aniony, czyli 2OH-, plus H z plusem, bo jest jednowartościowy, ale dwie sztuki, zobaczcie, H2, czyli powstaną dwa kationy wodoru, plus SO4, 2 minus. Jest dwuwartościowy, jest jedna sztuka. I teraz uwaga, co powstaje? Sól się rozpuszcza w wodzie, możemy to sprawdzić, ale warto to sprawdzić za każdym razem w tabeli. Na, zobaczcie, i SO4 jest tutaj i się rozpuszcza w wodzie, czyli możemy napisać, że dysocjuje pod wpływem wody, czyli mamy Na z plusem, kation sodu, ale dwa kationy sodu, bo tu jest dwójka, zobaczcie, to stąd się bierze ta dwójka, plus SO4, 2 minus, ok, to jest z tej wartościowości, tu się biorą te plusy i minusy, jakby ktoś z Was nie wiedział, to zrobię strzałki, plus 2H2O, ok? No i teraz, tak jak na matmie, skracanie wyrazów podobnych, uwaga, tu macie 2Na+, skracacie i tu też, ok? Teraz macie SO4, 2 minus, takie samo tutaj i takie samo tutaj. I nagle co Wam zostaje? Tak naprawdę teraz to, co napiszę w tej ostatniej linijce, to jest właśnie reakcja zobojętniania. Kiedy mamy OH- łączy się z H+, dając nam wodę obojętną. Pamiętacie? W klasie drugiej mówiliśmy sobie o tym, że w tym poprzednim live mówiliśmy o tym sobie, że to jest zasadowe, pH ma zasadowe, jak jest OH-, to jest kwaśne, bo daje H+, dają pH kwaśne. Jak się zasadowe z kwaśnym spotka i wyrówna, to otrzymujemy obojętną cząsteczkę wody. Dlatego ta reakcja nazywa się reakcją zobojętniania, bo OH- łączy się z H+ i wychodzi nam obojętna cząsteczka wody. Mówiłem, że spróbujemy zrobić tutaj reakcję i spróbujemy. Kto jest za? Chcecie reakcję? Widzę, że już jest Was trochę mniej, ale to nic. My w takim razie spróbujemy zrobić sobie fajną reakcję dla tych, którzy zostali. Do tego będę potrzebował tak, wodę, szalkę Petriego. Będę również potrzebował odrobinę wodorotlenku, który sobie uszykowałem i odrobinę fenoloftaleiny, której sobie nie uszykowałem, którą muszę sobie uszykować. Fenoloftaleinę. Gdzie ja ją odłożyłem? Jest fenoloftaleina, dobra. I teraz tak, będziemy się bawili kropelkami, tak? Zmieniam ekran zaraz. Zrobimy to doświadczenie, które przed chwilą napisaliśmy, czyli wodorotlenek sodu plus kwas siarkowy 6. A kwas siarkowy 6 oszukamy trochę. Nie będzie to kwas siarkowy 6, bo nie mam przygotowanego roztworu, ale będzie inny kwas. Efekt będzie podobny, wizualny, więc tym się nie martwcie. Tu jest szalka Petriego i tutaj naleję sobie trochę wody. Ok. Jest woda. Dodam też tam trochę wodorotlenku sodu. Tu mam roztwór wodorotlenku sodu, NaOH. Niedużo. Dobra. Wiecie co, widać było, że ten wkrapczarz mam od fenoloftaleiny brudny, bo się zrobiło fioletowo od razu po dodaniu, ale to nic. I tak muszę dodać tutaj fenoloftaleinę, więc zobaczcie, ten kolor na razie zniknął. Trochę tego wodorotlenku sodu dodałem i teraz dodam więcej jeszcze fenoloftaleiny, żebyście ten kolor widzieli. Dobra, muszę zdjąć nasadkę. I uwaga. Czyli pamiętacie, co tam wlałem? Wodorotlenek sodu, NaOH, jest tu w wodzie. I teraz, żeby oznaczyć to, że tam jest ten wodorotlenek sodu, to dam fenoloftaleiny. Zobaczcie. O, widzicie? Jak robi ładnie się tam fioletowy kolor?
Jest delikatny, delikatnie fioletowy, bo tego wodorotlenku sodu specjalnie wlałem mało. Specjalnie wlałem mało, żeby właśnie ta reakcja ładnie wyszła. I widzicie ten fioletowy kolor? Widzicie. Nie muszę się martwić, że nie widzicie. Może jeszcze bym mógł trochę tego wodorotlenku dodać. Spróbujemy dodać go jeszcze troszeczkę. Okay. Żeby ta fenolotajna jednak była zabarwiona bardziej intensywnie. Widzicie? Jest ok. Czyli zobaczcie, jak fenolftalina w tych miejscach, gdzie ten wodorotlenek sodu jest, ona się ładnie zabarwia, elegancko od razu. Dobra. Teraz jest lepiej, zdecydowanie, nie? I teraz zobaczcie. Tu mam kwas. Niech to będzie na przykład ten nasz kwas siarkowy 6, ok? Jest to co prawda inny kwas, ale to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. I teraz tu mam nasze NaOH z wodą i z tą naszą fenoloftaleiną. Fenoloftaleina jest barwnikiem tylko... No tak, miareczkowanie, zgadza się. Fenoloftaleina jest wskaźnikiem tylko dla zasad, więc tylko w zasadach zmienia się na fioletowy. My teraz będziemy próbowali tą fenoloftaleinę, znaczy tą wodorotlenek sodu, który tutaj się znajduje, będziemy próbowali zneutralizować kwasem, który tutaj mam. Zobaczymy, ile kropelek potrzebuje, żeby fenoloftalina się odbarwiła. Zobaczcie, że ona będzie się... Patrzcie, jak ona się odbarwia. Czyli tu zachodzi reakcja chemiczna, gdzie wkropliłem teraz kwas. Tutaj kropelka, zobaczcie. I ten kwas neutralizuje nam tą zasadę, która tutaj jest, czyli zobojętnie ją, nie? I tam, gdzie dodam tą kropelkę, zachodzi nam elegancka reakcja, widzicie? I widzicie, to wam pokażę bardziej, jak to wygląda z góry. Dlatego fenoloftalina jest takim fajnym wskaźnikiem, bo ona pokazuje na żywo, co się dzieje, jak zachodzi reakcja chemiczna. Zobaczcie. Kropelka kwasu tam, gdzie jest NaOH. I ten kwas reaguje nam, zobaczcie, i jednocześnie fenoloftalina jest zmuszona, przez to, że zmienia się nam odczyn roztworu, zmuszona jest zmienić swój kolor. Widzicie? Dodaję tu, tu. I zobaczcie, jak ta reakcja zachodzi, jak ładnie widać jakąś dynamikę w tym roztworze. Nie? O, proszę. Spróbujemy zamieszać. Ta-dam. Nie ma. Proszę. Ciekawa informacja, Artur. No, kolor nam zniknął, bo zneutralizowaliśmy teraz NaOH kwasem, który dodałem. Powstała sól, a sól ma odczyn obojętny i fenoloftalina w roztworach obojętnych. Nawet jak teraz tutaj odrobina kwasu jest, to fenoloftalina się nie zabarwi na fioletowo. Pytanie, czy mogę zrobić z powrotem fioletowy? Oczywiście, że tak. Wystarczy znowu dodać znowu więcej fenoloftaliny, tak żeby... Znaczy nie fenoloftaliny, tylko zasady, tak żeby... Uwaga, bo fenoloftalina już tutaj jest. Ona tylko czeka, żebyśmy NaOH, bo teraz dolewam znowu NaOH, czyli wodorotlenek sodu. Widzicie? A zobaczcie, jak reakcja zachodzi. Widać przez chwilę, że tam wodorotlenek sodu walczy, ale przegrywa z kwasem, bo kwas jest o wyższym stężeniu. A proszę. W którymś momencie, o, już widać, że już prawie jestem przy zneutralizowaniu, na etapie neutralizacji tego kwasu, bo zobaczcie, że fenoloftalina coraz dłużej się utrzymuje. Fioletowa. W związku z tym reakcja zachodzi coraz wolniej. Ale zobaczcie, cały czas zachodzi. Zobaczcie, wlewam dwie bezbarwne substancje. Mam nadzieję, że moja szalka Petrigo jeszcze przyjmie trochę. O, może teraz się utrzyma? Nie, zobaczcie, jeszcze znika. Czyli jeszcze, ale tu widzę, że już prawie jestem na granicy mojej szalki Petriego. O, a jednak nie. Nadal doszło do zobojętniania, jeszcze. Czy ja to jeszcze mogę wlać? Boję się, wiecie, bo mi się wyleje zaraz z tej szalki Petriego, potem będę musiał... Ale zobaczcie, widzicie? To jest chemia jakby na żywo, widzicie tą chemię na żywo. Przez to, że jest wskaźnik, fenoloftalina jest takim wskaźnikiem, to widzimy, jak ona po prostu próbuje pokazać, że jest zasada, ale ta zasada za chwilę przegrywa z kwasem, bo ten ją zneutralizuje, czyli ma mocniej stężony kwas. Dobra, już mi się niestety skończyła szalka Petriego i na punk wyleje, jak doleje jeszcze trochę. W związku z tym, ale widzieliście, że to się da zrobić.
Gdybym miał większe naczynie, to spokojnie mógłbym z powrotem, jak ja mam to teraz wynieść, nie wylewając. Ajajajajaj. No, mógłbym z powrotem zamienić w fioletowy kolor. Dobra. Tylko macie reakcję zobojętniania? I dlaczego piszemy ten zapis jonowy? Piszemy go dlatego, że... Piszemy go dlatego, żeby pokazać, co tak naprawdę dzieje się w tym roztworze, że tak naprawdę to jest walka między jonami OH- a jonami H+. Dlatego to się nazywa reakcja zobojętniania. Bo powstaje wtedy obojętna woda, jeżeli są idealnie w równowadze. Dobra, fajnie, drugie doświadczenie też się udało. Było kolorowo, było trochę magicznie. Mam nadzieję, że Wam się podobały te zabawy z kolorami znikającymi i pojawiającymi się. Wracamy do naszych metod utrzymywania soli, bo te doświadczenia zawsze zabierają dużo czasu. Ale fajnie, że są, co? No jakby ich nie było, to byłaby bieda. To znowu ja. I przed nami kilka innych metod. Już jest mnie mniej, na całe szczęście. Jedźmy dalej. Metoda czwarta. Ta metoda czwarta to wodorotlenek plus tlenek niemetalu daje sól i woda. Ten tlenek niemetalu to jest substancja, która jakby mówi nam, że jednak musimy użyć tylko i wyłącznie soli kwasów tlenowych. Bo nie istnieje coś takiego jak tlenek kwasu chlorowodorowego. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Zobaczcie, to jest kwas beztlenowy, ma końcówkę ek, czyli jakby on ma w sobie HCl. Czyli to jest wzór tego kwasu, to jest HCl. Żeby to powstało, to nie jest kwas tlenowy, czyli nie ma żadnego tlenku. Nie ma tlenku. Nie ma tlenku, z którego powstaje ten kwas. No, dlatego po prostu jest napisane tylko dla soli kwasów tlenowych, bo te sole beztlenowe nie mają tlenków, z których powstają. No ale ten już ma, bo to jest siarczan, czyli końcówka an, czyli kwas tlenowy, więc spokojnie możemy użyć. Uwaga, używamy wodorotlenku, czyli bierzemy sobie sód i jego wodorotlenek, czyli NaOH, to co przed chwilą używaliśmy. Ok, zasada sodowa, plus tlenek niemetalu. Teraz pytanie, jaki tlenek niemetalu ja mam użyć, żeby to mi to powstało? Uwaga, zastanówcie się, jeżeli coś nazywa się siarczan 6, to znaczy, że używacie tlenku siarki 6. Macie go sobie zapisać. Siarka jest sześciowartościowa, tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, skracacie, spisujecie na krzyż, wychodzi Wam SO3. To jest tlenek, z którego powstaje kwas siarkowy 6. I jak te dwie substancje ze sobą połączą, to powstaje nam, uwaga, magia, Na2SO4, czyli powstaje nam siarczan 6 sodu plus woda. Tak się to wszystko tam poprzestawiają te atomy, że po prostu to działa. Teraz uzupełniamy. Pamiętacie kolejność? Najpierw metal. Pierwszym atomem, który uzupełniamy, jest metal, ale sterce, ale są super. Jeden atom metalu jest tutaj, tutaj są dwa atomy metalu, jest dwójka, więc żeby się zgadzało, to wpisuję dużą dwójkę. Teraz uwaga, tu już musimy osobno policzyć każdy, bo tu już nie ma osobnej reszty kwasowej, więc musimy każdy pierwiastek policzyć osobno. Czyli liczymy atomy siarki. Tu jest jeden atom siarki, tu jest jeden atom siarki. Spoko. Na końcu zostawiamy tleny. Zawsze na końcu tleny, bo ich jest najwięcej. Teraz uwaga, wodory. Dwa wodory są tutaj, zobaczcie, dwa atomy wodoru. No to tutaj też są dwa atomy wodoru, więc jest spoko. A teraz zobaczcie tleny. Po stronie substratów są dwa tleny, tu i tu trzy, czyli pięć. No to uwaga tutaj, 4 plus 1 też jest 5. Zgadza się. Węglan wapnia, teraz próbujemy tą metodą otrzymać. Czyli potrzebujemy tak. Wodorotlenek wapnia, CaOH, to jest jedno, to jest dwuwartościowe, więc dlatego spisujemy tutaj dwójkę. Plus, uwaga, mam plus tlenek niemetalu. Teraz węglan powstaje z kwasu węglowego. Kwas węglowy powinien Wam się kojarzyć z wodą gazowaną, bo w niej jest. Skoro woda gazowana, to jakie bąbelki? Czego? Bąbelki tlenku węgla 4, który wygląda tak. Węgiel czterowartościowy, tlen dwuwartościowy, spisujemy na krzyż, skracamy CO2. To jest nasz tlenek niemetalu. Z niego powstaje kwas węglowy. I z niego też powstają węglany. To jest metoda, pamiętacie, w pierwszej klasie było omawiane mętnienie wody wapiennej. To jest taka reakcja charakterystyczna na wykrywanie dwutlenku węgla. I woda wapienna to jest właśnie to, rozpuszczone w wodzie. I teraz jak wydychamy wodę, wydychamy powietrze, na przykład przez rurkę, to w tym wydychanym powietrzu jest dwutlenek węgla. I dokładnie ta reakcja, którą zapisuję, będzie zachodziła. Czyli powstanie nam kreda, dokładnie taka sama kreda, którą pisze się po tablicy, ona się nazywa węglan wapnia, to jest dwuwartościowe. Możemy sobie elegancko napisać, bo to jest substancja nierozpuszczalna w wodzie, już nie będę się cofał do tabeli rozpuszczalności, czyli ta strzałka w dół oznacza, że substancja się osadzi na dnie, plus woda, ok? I teraz zobaczcie, jeden atom metalu, zgadza się.
Jeden atom węgla, jeden atom węgla, również zgadza się. Dwa atomy wodoru, tutaj też są dwa atomy wodoru. I uwaga, patrzcie co dalej, mamy cztery atomy tlenu, bo tu są dwa atomy tlenu i tutaj też są dwa atomy tlenu. Tu są trzy i jeden, też są cztery atomy tlenu. Mamy to. Czwarta metoda za nami, to przed nami jeszcze trzy. A przede mną łyk. 100%. Mhm. Wybaczcie. Nie, wiecie co, zrobię to ładnie, estetycznie. Naleję sobie do kubka. Czekajcie chwilę. Będę z flachy przed wami pił. Właśnie widziałem się w kamerze, to wygląda dziwnie. Więc wypuczę sobie tą kamerę. Batę, więc... będzie git. Ta-da-da-da. Sole. Jeszcze trzy metody. Potem są trzy zadanka z egzaminów. I spoko. O. Jestem. Jedźmy. Trzy ostatnie metody to są tak zwane reakcje strącania soli. Czyli kiedy powstaje nam substancja nierozpuszczalna w wodzie. Zobaczcie, co tutaj wam napisałem, że w tych reakcjach wszystkie substraty, przypominam, substraty to jest to, co jest przed strzałką, czyli tutaj, muszą być rozpuszczalne w wodzie. Czyli musicie tę reakcję robić z tabelą rozpuszczalności rozłożoną na stole, czy też na biurku, a jeden z produktów, tylko jeden, musi być substancją trudno rozpuszczalną, tak żeby można było, albo nie rozpuszczalną całkowicie, tak żeby można było ją potem na sączek włożyć, przesączyć to wszystko przez sączek, no i wam po prostu wyjdzie osad, nie? Z jednej substancji będzie osad, a drugą substancję, ta, która przeleciała, która była rozpuszczalna w wodzie, można sobie wykrystalizować. Dlatego po prostu tutaj musi być coś, co zostanie osadem, co będzie można na tym sączku sobie spokojnie odsączyć. Jedziemy. To jest metoda kwas pierwszy lub kwas A, czasami różnie to bywa, plus sól pierwsza daje jakąś inną sól i inny kwas. Sprawdźmy. Moim zadaniem jest otrzymać węglan wapnia, czyli ten węglan wapnia to musi być ta nasza sól. Ta substancja jest nierozpuszczalna w wodzie. Skąd to wiem? No proszę bardzo, sprawdzamy sobie w tabeli rozpuszczalności, którą sobie specjalnie gdzieś dodałem. Tak, nie. Wapń i kwas węglowy CO3. Zobaczcie, substancja nierozpuszczalna w wodzie, czyli wiem, że mogę ją otrzymać w wyniku reakcji strącania soli, bo ona się strąci, to jest ta sól, która się strąci. Uwaga, tutaj też mam trzy zapisy obowiązkowe dla was. Pierwszy to jest zapis zwykły cząsteczkowy, czyli uwaga, mam otrzymać węglan wapnia, użyć jakiegoś kwasu. No to jeżeli mam, jaki kwas kojarzy wam się z węglanem? Oczywiście, że kwas węglowy H2CO3. I teraz zawsze uczniowie mają problem, bo mają wymyśleć jakąś sól, która, uwaga, będzie miała w sobie to, czego brakuje, a brakuje wapnia. Czyli musimy mieć jakąś sól z CA, ale to nie może być samo CA, bo wtedy macie pierwszą metodę, metal plus kwas. Wy macie zrobić sól, czyli to musi być metal i reszta kwasowa, mało tego, to musi być rozpuszczalne w wodzie. Czyli otwieracie sobie tabelę rozpuszczalności i szukacie CA z czym jest rozpuszczalne w wodzie. Widzicie literkę R? Na przykład z chlorem. Czyli wy możecie sobie zrobić taką sól, która nazywa się chlorek wapnia. I to będzie wasza sól pierwsza. Ona dostarczy do tej reakcji wapń, a jednocześnie będzie solą, czyli będzie spełniała wymagania, czyli Cl. I oczywiście ten wzór musimy dobrze zrobić. Wapń jest dwuwartościowy, chlor jest jednowartościowy. Spisujemy na krzyż, bo nie można skrócić. Macie coś takiego. Czyli to jest nasz kwas pierwszy, to jest nasza sól pierwsza. Zobaczcie, o to chodziło, bo ja wam podkreślę, że potrzebujemy takich składników. Tego składnika i tego składnika do naszej soli. Węgla, wapnia robimy. OK? Czyli wy teraz dostarczyliście tego składnika, reakcja zachodzi. Otrzymujemy CaCO3. To jest dwuwartościowe, już tłumaczyłem dlaczego. Jest substancją nierozpuszczalną w wodzie, co sobie sprawdzaliśmy wcześniej, więc strzałkę w dół mogę sobie zrobić. I wydziela się nam, zobaczcie, kwas drugi. Skąd ja mam wiedzieć, jaki kwas drugi? No to zobaczcie, co zostało. Zostało H i Cl. Znacie jakiś kwas z H i Cl? Znacie jakiś kwas z H i Cl? Brawo wy. Mam nadzieję, że też o tym samym pomyśleliście. HCl, kwas chlorowodorowy. No i teraz uzupełniamy tą reakcję. Uwaga, uwaga, jedna reszta kwasowa. CO3, tutaj też jest jedna reszta kwasowa CO3, zgadza się. Jeden atom wapnia, tutaj też jest jeden atom wapnia, zgadza się. Uwaga, dwa atomy chloru, tu jest jeden atom chloru, więc tu wpisuję dwójkę. Teraz dwa atomy wodoru, tutaj też są dwa atomy wodoru, wszystko się zgadza. I zobaczcie, zgodnie z definicją, wszystkie substraty muszą być rozpuszczalne w wodzie. No kwas węglowy jest rozpuszczalny w wodzie, chlorek sodu, chlorek wapnia też jest rozpuszczalny w wodzie. Uwaga, a jeden z produktów, proszę bardzo, jeden z produktów CaCO3 jest nierozpuszczalny w wodzie,
Więc się zgadza. Można go odsączyć na sączku. Teraz uwaga, zapis jonowy robimy. Czyli każda z tych substancji, która w wodzie się rozpuszcza, dysocjuje. Co to znaczy dysocjuje? Dzieli się na jony. Dysocjacja jonowa kwasów. H+, ale lecą serduszka, okejki. Wow, super. Widzę, że lubicie reakcję strącania soli. Ponieważ wodór jest jednowartościowy, to ma jeden, jest jednowartościowym kationem, ale zobaczcie, dwie sztuki. Nie? 2H+. Plus CO3 jest dwuwartościowe. Nie widać, że to jest dwuwartościowe, więc sobie poprawię. OK. Czyli 2 minus. Coś jest kationem, coś jest anionem. Metal, znaczy wodór jest zawsze kationem. I zobaczcie, nam się wyzerowało. 2 plusy i 2 minusy. Plus, uwaga, teraz na co to się rozdzieli? To jest substancja rozpuszczalna w wodzie, więc rozdziela się na Ca2+, dwuwartościowy, jeden atom wapnia, więc nie ma żadnej cyferki z przodu. Plus, uwaga, Cl-, bo to jest jednowartościowe, dlatego jeden minusik, ale dwie sztuki reszty kwasowej. I znowu cząsteczka się wyzerowała. 2 plusy i 2 minusy, jest wszystko na zero. Teraz uwaga, to co jest nierozpuszczalne, nie rozpisujemy. Czyli CaCO3 po prostu piszemy tak. A kwas dysocjuje na 2H+, to jest jednowartościowe, to jest jedno. I 2Cl-, bo ta dwójka jakby teraz się dzieli na te dwie rzeczy. Skracanie wyrazów podobnych. 2H+ tu i 2H+ tutaj. Muszą być identyczne, żeby się to skróciło. 2Cl- i 2Cl-. Skróciło się i co zostało? Tak naprawdę zostało teraz to, co ze sobą reaguje. CO3 2- plus Ca2+ daje mi CaCO3. Strzałka w dół. Reakcja strącania soli. Być może jeszcze zdążymy dzisiaj zrobić reakcję, jakąś doświadczenie, ale nie obiecuję. Na razie nie. Skupmy się na tych metodach otrzymywania soli. Więc pamiętajcie o tym, co tu jest na czerwono napisane. Jak projektujecie to doświadczenie, musicie wziąć sobie jakąś sól na podstawie tabeli rozpuszczalności, która dostarczy Wam ten Wasz składnik, którego potrzebujecie. Czyli w naszym przypadku był teraz to wapń. No i oczywiście musi być jakaś reszta kwasowa, którą to Wy wybieracie. Czyli mogą być w całej klasie różne opcje, ale opcja jest taka, że musi to być rozpuszczalne w wodzie. Metoda przedostatnia, szósta. Zasada pierwsza plus sól. Pierwsza daje sól drugą i zasadę drugą. I w tą metodą chciałbym, żebyśmy razem otrzymali siarczan 6 baru. Ba, bar jest dwuwartościowy, tworzy zasadę barową, bo jest dwutlenek baru jest rozpuszczalny w wodzie, więc jest zasadą. Więc mamy zasadę pierwszą. Bo dlaczego akurat tak? No bo zobaczcie, to ma być nasza sól, to ma być to, co chcemy otrzymać. Czyli żebym otrzymał siarczan 6 baru, to bar musi tworzyć zasadę. No, czyli jest, tworzy zasadę. Gdyby tu było srebro na przykład, to już nie, to nie zaszłoby ta reakcja, ponieważ srebro nie tworzy zasady, nie jest rozpuszczalne w wodzie. Plus, i teraz mam wymyślić sobie jakąś sól, która będzie miała w sobie siarczan 6, czyli SO4. No to szukam sobie znowu, biorę sobie tabelę rozpuszczalności i patrzę, z czym SO4 się rozpuszcza w wodzie i nie kombinuję, wybieram najprostsze dla mnie zawsze opcje. SO4, zobaczcie, jest tutaj i na przykład rozpuszcza się z Na. No to biorę sobie Na i SO4. Takie dwie rzeczy. Pamiętajcie, że potrzebuje nas SO4, więc po prostu to Wy wybieracie ten składnik. To jest jedno, to jest dwuwartościowe, więc tu spisuję dwójkę. Więc zobaczcie, znowu mam teraz dwa składniki, nie? Potrzebowałem to i potrzebowałem to. Jest, i teraz to jest. Reszta jest jakby, no to jest narzucone z góry, bo musi być zasada, ale to, że to będzie, to może być Na, może być K, to trochę od Was zależy, co Wy tam sobie wybierzecie. Otrzymujemy Ba, SO4, to jest dwuwartościowe i to też jest dwuwartościowe. Sprawdźmy, czy to się rozpuszcza w wodzie. SO4, Ba, SO4, tu mam teraz tabelę. Bar jest tutaj, SO4 jest tutaj, nierozpuszczalne. Czyli mogę sobie spokojnie tą reakcję zachodzi, bo to się nie rozpuszcza w wodzie. Czyli strącamy tą sól. Plus, uwaga, jakaś inna zasada musi powstać. No zobaczcie, zostało nam Na i OH, no to znacie taką zasadę, która nazywa się zasadą sodową, NaOH. To jest jedno i to jest jednowartościowe. Uwaga, uzupełniamy. Jeden atom baru, jeden atom baru. Zgadza się? Uwaga, dwa atomy sodu, jeden atom sodu. No to, żeby się zgadzało, wpisuję dużą dwójkę. Uwaga, jedna reszta kwasowa. Tu jest też jedna reszta kwasowa SO4, więc spoko. Tu mamy dwie sztuki OH. No to tutaj też są dwie sztuki OH. Spoko. Teraz zapis jonowy. To się rozpuszcza w wodzie, więc Ba2+. Ilość kationów i anionów zależy od wartościowości. Bar jest dwuwartościowy, ale mam jeden atom, więc po prostu Ba2+. Plus dwie sztuki anionów wodorotlenkowych. OH minus. Jednowartościowych, ale dwie sztuki. Nie? Stąd się wzięła ta dwójka, a stąd się bierze jeden minusik. Plus
Na z plusem, bo jest jednowartościowe, ale dwie sztuki, bo tu jest dwójka. Plus SO4, 2 minus. Jest jedna reszta kwasowa. Znowu zobaczcie, wyzerowało się. Dwa plusy i dwa minus. To, co nie dysocjuje, tylko się nie rozpisuje. BaSO4 i strzałka w dół. Plus, to się rozpisuje, zabrakło mi trochę miejsca. 2Na plus. Serio, nie zmieszczę. Uff. Co mam teraz zrobić? Co to? Niewyraźnie to będzie wyglądało. Napiszemy pod spodem. Plus dwie sztuki OH minus. Bo ta dwójka się podzieliła na to. Tak? 2Na plus i 2OH minus. Dobra, wyrazy podobne skracamy. 2OH minus, 2OH minus. I co jeszcze? 2Na plus, 2Na plus. Zobaczcie, co zostało. Zostało tak naprawdę to, co ze sobą reaguje i powoduje, że powstaje nierozpuszczalny osad siarczanu 6 baru. Dobra. I to jest szósta metoda. Zasada pierwsza plus sól pierwsza dodaje sól drugą i zasadę drugą. I metoda ostatnia przed podsumowaniem. Cztery sole. Może być sól A plus sól B daje sól C plus sól D, albo sól 1 plus sól 2 daje sól 3 plus sól 4. To jeszcze jest, bo już widzę, że wymiękacie. 15 osób. Napiszcie ja, jeżeli jesteście. Ja. To jest końcóweczka. Tą metodą teraz wymyśliłem, że otrzymamy sobie węglan wapnia. Niech ten węglan wapnia będzie solą numer 3. I znowu. Czyli mamy mieć jakąś sól, która będzie źródłem węglanu. Czyli CO3. Znowu szukam sobie w tabeli rozpuszczalności. Fajnie, Krzysiu. Szukam sobie w tabeli rozpuszczalności czegoś, co z CO3 jest rozpuszczalne w wodzie. Proszę bardzo, Na. Czyli węglan sodu jest rozpuszczalny w wodzie. Proszę bardzo, piszemy. NaCO3 to jest dwuwartościowe, to jest jedno, więc Na2CO3. I teraz uwaga, wapń. Wapń już był, coś rozpuszczalnego z wapnia już byliśmy sobie, projektowaliśmy taką sól, to była CaCl2. To jest dwuwartościowe, to jest jedno i tu dwójkę wpisujemy. Czyli zobaczcie, teraz mam dwa składniki, oba pochodzą z soli, które zaprojektowaliśmy. Zobaczcie, to i to i to. Węglan wapnia. Resztę sobie wykombinowaliśmy. My akurat, nie? Może być inny zestaw, który sobie ktoś inny wybierze, na przykład na podstawie tabeli rozpuszczalności. Reakcja zachodzi. Co powstaje? Powstaje nasz bohater. Nasz bohater już znacie dzisiaj, bo się pojawia wielokrotnie. To jest kreda. To jest dwuwartościowe i strzałka w dół, czyli nierozpuszczalna w wodzie jest kreda. Plus, uwaga, co to jest sól 4? No to trzeba zobaczyć, co zostało. Zostało nam Na i Cl. Czyli metal Na i Cl to jest reszta kwasowa, jednowartościowa. No i mam, chlorek sodu powstał po prostu. Uzupełniamy. Tu są dwa atomy sodu, tu jest jeden atom sodu, więc tu jest duża dwójka, żeby to się zgadzało. Fajnie, Ola, że jeszcze jesteś. Kinga, fajnie, że jeszcze jesteście. Ucha, jesteście twardzielki, naprawdę. Dobra, mamy potem chlor. Tu są dwa atomy chloru, tutaj też są dwa atomy chloru, więc wszystko się zgadza. Tu jest jeden atom wapnia, jedna reszta kwasowa, jedna reszta kwasowa. Jest git. To jest znaczek, że coś się nie rozpuszcza w wodzie. Zapis jonowy jest następujący. To się rozpuszcza w wodzie, więc powstaje Na+, ale dwie sztuki, no bo widzimy tutaj, A+, dlatego, że jest jednowartościowe, plus CO3, 2 minus, nie? Ale jedna sztuka, bo nie jest w nawiasie nic takiego, więc znowu nam się plusy i minusy wyzerowały. Dwa plusy i dwa minusy. Plus Ca, czyli kation wapnia, 2 plus, plus 2Cl minus. Dwie sztuki, jedna wartościowe. I teraz uwaga. Tego, co się nie rozpuszcza, nie rozpisujemy. Zapamiętajcie sobie. Plus, oczywiście, sól kuchenna dysocjuje, więc mogę ją sobie rozpisać na plusy i minusy. 2Na plus, plus 2Cl minus. Sprawdzam, co mogę skrócić. To jest identyczne z tym i to jest identyczne z tym, więc zostaje mi zapis jonowy skrócony. I mam C, fajnie Krzychu, że jeszcze jesteś, CO3 2 minus plus Ca2 plus daje mi CaCO3 i strzałka w dół. Uff, Jesus, daliśmy radę, słuchajcie. Oh, ale było grubo, słuchajcie. Wow. Podsumowanie.
7 metod otrzymywania soli za nami, metody strąceniowe, 4 podstawowe metody, a teraz zróbmy sobie podsumowanie, czyli z czym możecie, z jakim pytaniem możecie się spotkać na testach. Dobra? No to tak. Wszystko jeszcze mi działa. Jeszcze mnie ze szkoły nie wrzucają, ale już pomału, więc muszę się spieszyć. W probówce znajdował się wodny roztwór zawierający kationy żelaza Fe3+, i Ba2+, czyli kationy baru, oraz aniony chlorkowe. Do probówki opisanego roztworu dodano wodny roztwór soli Z, jakiejś nie wiemy jakiej soli. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia usunięto z roztworu jony Ba2+, przez wytrącenie trudno rozpuszczalnego osadu. Czyli coś się stało i usunięto te jony Ba2+. Czyli jakiś osad się pojawił na dnie naczynia. No, brawo, Mikołaj już tutaj kombinuje. Sprawdzimy to. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące rozpuszczalności wybranych soli w wodzie w temperaturze 25 stopni. Widzicie, mamy tutaj różne kombinacje, literki R jako rozpuszczalne, N jako nierozpuszczalne. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Sól Z, po której dodaniu do badanego roztworu zostały usunięte z tego roztworu jony Ba2+, bez usunięcia jonów Fe, czyli one są cały czas rozpuszczone, ma wzór sumaryczny. Sprawdźmy. Jeżeli by to była sól Na3PO4, czyli wrzucamy sobie to, to PO4 jest naszym anionem, który mógłby wychwycić coś, na przykład żelazo, widzicie? Czyli stworzyłby osad z żelazem, bo on wtedy tworzy nierozpuszczalną sól. Ale czyli wtedy wychwyciłby żelazo, a nie o to chodzi. Więc źle, ok? Na pewno nie Na3PO4. Potem mamy FeNO3, 3 mi 3. Teraz pytanie, NO3, czyli azotan 5, musiałby coś osadzić, czyli musiałby z czymś stworzyć nierozpuszczalną sól. Zobaczcie, tu jest NO3, rozpuszczalne, 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 odpada. Z niczym nie robi osadu. Na2SO4. Nie każdą kuba da się otrzymać w ten sposób. Sól z tych metod. Na2SO4. Sprawdzamy sobie teraz SO4. Co robi SO4 z tymi jonami? Fe3+ i jej Ba2+. SO4 z Na+ jest rozpuszczalny, z barem jest nierozpuszczalny, a z żelazem jest rozpuszczalny. Czyli zobaczcie, jedyna substancja, z którą zrobi osad, to są kationy baru. I w tym momencie on je wychwyci, spadną na dół, a w roztworze cały czas będzie sobie żelazo pływało. Więc to jest dobra odpowiedź. Czyli ta sól, dodanie tej soli spowoduje, że wytrąci nam się BaSO4. OK? C. Brawo. Pytanie kolejne. Dwaj uczniowie otrzymali zadanie sporządzenia roztworu wodnego azotanu 5 srebra. Pierwszy wsypał kryształki AgNO3 do zlewki z wodą destylowaną i całość wymieszał bagietką. Drugi zamiast wody destylowanej użył wody z kranu, która zawierała rozpuszczone sole mineralne, m.in. chlorki. Dlatego chemicy używają wody destylowanej, a nie kranowej, bo woda kranowa nie jest czystą wodą. Ma w sobie bardzo dużo różnych zanieczyszczeń. Chemicy nie mogą sobie pozwolić na zanieczyszczenia. Poniżej zamieszczono fragment tabeli rozpuszczalności soli w wodzie. I teraz mamy, zobaczcie, jony. Cl-, Br-, NO3-. I srebro, które oni mieli stąd, to jest z tych swoich zlewek, z chlorem jest nierozpuszczalne, z bromem jest nierozpuszczalne, z NO3 jest rozpuszczalne. Dlatego oni mogli rozpuścić, bo srebro, azotan 5 srebra jest rozpuszczalny w wodzie. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Dodanie do wody z kranu kryształków azotanu 5 srebra spowoduje, że wytrąci się osad. Czyli jeżeli to dodam do wody, która zawiera sobie chlorki, oni zakładają, że pojawi się jakiś osad. Sprawdźmy to. Jeżeli w wodzie są chlorki i rozpuszczone Ag+, to faktycznie powstanie substancja nierozpuszczalna w wodzie. Tak, pojawi się osad. Czyli to jest prawda. Cyk. Woda destylowana stosowana jest w laboratoriach m.in. do przygotowywania roztworów wodnych różnych substancji. Na przykład azotanu 5 srebra, ponieważ nie zawiera jonów soli mineralnych. Dokładnie. Ona jest czysta, więc nie zawiera żadnych jonów. Super, to mamy dwa razy prawdę. Rozumiecie to, nie? OK. Ostatnie zadanie. W tabeli przedstawiono rozpuszczalność soli i wodorotlenku w wodzie, czyli taką skrótową z tego, co korzystaliśmy dzisiaj. W dwóch probówkach znajdują się wodne roztwory soli. W jednym, zobaczcie, w probówce numer 1 macie azotan 5 miedzi 2, tak wygląda, CuNO3 dwa razy wzięte, a w drugiej macie azotan 5 srebra 1, azotan 5 srebra 1. Korzystając z tabeli rozpuszczalności, wybierz spośród podanych jedną substancję, której dodanie poskutkuje wytrąceniem osadu w każdej z tych próbówek. Czyli uwaga, dodam którejś z tych substancji i w każdej z tych próbówek jakiś osad się pojawi. No to patrzymy. Pierwsza substancja to KBR. Jeżeli dodam KBR do tego CuNO3, to zobaczmy, jaka będzie mieszanina jonów. Potas ze wszystkim jest rozpuszczalny, czyli on nic tutaj nam nie da. Brom ze srebrem, no ale tu nie ma srebra. Więc nie będzie osadu. Nic się nie stanie.
No dobra, ale tu byłby osad, a chodzi o to, że w dwóch probówkach ma się pojawić osad, więc KBR odpada. Druga substancja, MgNO3. No to dobra, sprawdzajmy, z czym NO3 może stworzyć osad. Szukamy NO3, jest tutaj, no z niczym, widzicie? NO3 jest wszędzie rozpuszczalne, mało tego, tutaj już wszędzie jest NO3, więc nic się nie zamieni, bo po prostu tam już są azotany. Dodanie azotanu do azotanu nie spowoduje powstania kolejnego azotanu, rozumiecie, o co chodzi. C. Mamy kwas bromowodorowy, czyli tak samo jak tutaj było, Br. To jest dokładnie ta sama rzecz, tylko że tu było K, a tu jest HBr. To już przeanalizowaliśmy, z bromem nic się nie stanie. Uwaga, mamy ostatnią rzecz, pewnie to będzie prawdziwe, ale sprawdźmy sobie, NaOH, wodorotlenek sodu. Mamy tutaj OH- i teraz zobaczcie, z sodem jest rozpuszczalny w wodzie, dlatego to się rozpuszcza w wodzie, można to dodać. Z potasem jest rozpuszczalny w wodzie, ok, ale uwaga, OH- z magnezem nie rozpuszcza się w wodzie, no ale tu nie ma magnezu, ani tu nie ma magnezu, więc spoko. Ze srebrem jest nierozpuszczalny w wodzie, o, tu jest srebro, czyli jeżeli nam tutaj powstanie AgOH, to pojawi się czarny kolor, bo ono ma taki ciemny kolor i pojawi się na dnie taki osad, ok, czyli pojawi się osad. I z miedzią też jest osad, taki zielonkawy kolor tego osadu jest, czyli OH- zarówno tworzy osad ze srebrem, jak i z miedzią. Brawo, czyli wiemy, że odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową, bo to właśnie te jony OH- spowodują powstanie osadu. Wybaczcie, ale nie zdążę już zrobić doświadczenia z wytrącaniem się osadów. Raczej, może się zdąży coś zrobić. Chcecie jeszcze tych kilka niedobitków, które zostało ze mną do końca? Spróbujemy szybko coś zrobić, słuchajcie. Ok? Jeszcze przed wyrzuceniem mnie stąd. Bo jestem przygotowany w sumie na to, tylko no, czas. To mi jest potrzebne chyba i to. Dobra. I to nie. I woda. Woda. Jeszcze jedna rzecz mi jest potrzebna. Jeszcze jedna. To. Tak na szybko zrobimy, słuchajcie, to doświadczenie. Mam dwie kolby stożkowe. Jedziemy z doświadczeniem. Doświadczenie i kończymy. Dla wytrwałych będzie ostatnie doświadczenie. Jest. Ok, słuchajcie, mam tak. Chlorek wapnia, CaCl2, rozpuszczalna substancja, dzisiaj używaliśmy je na lekcji. Tu mam wodę, więc wrzucę sobie ten chlorek wapnia tutaj. Trochę go rozpuszczę. Proszę bardzo. Rozpuszcza się. Nie, wystarczy go trochę, żeby się rozpuściło jony tej substancji, żeby tutaj sobie pływały w roztworze. Tutaj mam węglan potasu, K2CO3. Też tej substancji trochę sobie tak na oko wsypujemy. Trochę mi się przesypało, ale to nic, bo goni nas czas. I teraz mam dwie substancje, zobaczcie, które pozornie nam są no, bezbarwne, rozpuszczone w wodzie, tak? One się tutaj zmętniło trochę przez to rozpuszczanie. I tu mam specjalnie, wziąłem sobie znowu kolejną szalkę Petriego. Tutaj był chlorek wapnia. Chlorek wapnia, roztwór chlorku wapnia, wlewam sobie tutaj. Substancja rozpuszczona. OK? Rozpuszcza się w wodzie. Czyli tutaj pływają sobie kationy Ca i Cl. OK? Tutaj. Tego oczywiście nie widać. Tutaj z kolei mam roztwór węglanu potasu K i CO3. I teraz uwaga, dodaję tutaj. O Jezu. Sprawdźcie, co się będzie działo. Dodaję nam tutaj ten węglan potasu K plus i CO3 2 minus. Takie tutaj jony sobie pływają. A wy patrzcie, co się będzie działo w momencie, kiedy wleję te dwie substancje ze sobą do siebie. Widzicie, jak się pojawia osad? Od razu zmętnienie. Czyli powstała mi substancja, która się w wodzie nie rozpuszcza. Wiecie jaka? Kreda. CaCO3, węglan wapnia. Otrzymaliśmy teraz metodę strącania, podobną do tej metody, którą używaliśmy tutaj. Zobaczcie. O, uniosę to do góry, żebyście mogli... Ja nie wylał, a żebyście widzieli osad. Widzicie, dwie bezbarwne substancje stworzyły piękny osad, czyli wytrąciłem osad soli. Jakiej? Kredy, czyli węglan wapnia tutaj się pojawił. To było właśnie strącanie osadów. Takiego osadu właśnie. Tylko ja użyłem, zamiast tego użyłem, już Wam pokazuję, o czym mówię, zamiast Na2CO3 użyłem K2CO3, ok? Tego, K2CO3, no tu,
tu widać, K2CO3. Też rozpuszczalne w wodzie i też użyłem, zobaczcie, tego samego co w tej reakcji, czyli CaCl2, chlorku wapnia. I miałem dwa te roztwory, czyli zobaczcie, to jest to. W pierwszej zlewce miałem to, w drugiej miałem to. Jak wlałem do siebie te dwie zlewki, to pojawiło się to. Czyli... Widzicie? O. To nie jest żrące, bo tutaj nie było kwasu, więc spoko, mogłem to dotknąć. Jakbym to odsączył tutaj sobie, to normalnie powstałby osad kredy. Daliśmy radę. Jestem z was dumny, z tych, którzy zostali do końca. Brawo wy. A co było za nami dzisiaj? Dzisiaj zrobiliśmy sobie całe sole. W jednej lekcji. Jesteśmy najlepsi, najlepsi. Było, co to są sole? Tworzenie wzorów i nazw w soli, dysocjacja jonowa soli. Poznajemy 7 metod otrzymywania soli. 7 metod ogarnęliśmy na jednym live'ie. Super. Mam nadzieję, że wam to wszystko się przydało. Mówił do was. Mówił do was i do ciebie, i do ciebie, i do ciebie. Pan Belfer. Najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Uczcie się chemii, miło było was gościć. Przed nami prawdopodobnie 2 ostatnie odcinki. Zaczynamy klasę 3. Niech was będzie dużo, dostańcie dużo piątek i dużo punktów na chemii. Dajcie mi potem cynka, subskrybujcie mój kanał na YouTubie i to co? Może kiedyś będzie to Q&A, jak dorobicie do tych 3000 lajków na fanpage'u. Miło było się z wami dzisiaj spotkać. Jestem zmęczony. Idę sobie. Wy też już, idźcie sobie. Jeszcze muszę chyba sprawdzianie się posprawdzać, bo się 3. Dena mnie obrazi, jak będzie kolejny tydzień czekała na sprawdzianami. Na razie. Cześć. Brawo dla was.